Witam Państwa bardzo serdecznie w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest były areszt śledczy Warszawa-Mokotów, polska Golgota, miejsce, gdzie bandyci niemieccy i bandyci komunistyczni zamordowali wielu polskich patriotów. Miejsce wyjątkowe, miejsce, gdzie działa się historia i gdzie dzięki absolutnie historycznej decyzji ministra Zbigniewa Ziobro tworzymy w tej chwili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Proszę Państwa, dzisiaj w muzeum wyjątkowe wydarzenie, ponieważ dzisiejszą konferencją kapitan Romuald Reis, Bury, bohater antykomunistycznego podziemia, otwieramy cykl spotkań historycznych, naukowych, poświęconych bohaterom walki o niepodległość. Dzisiaj, proszę Państwa, spotkanie wyjątkowe. Mamy zaszczyt gościć w muzeum elitę historyków polskich zajmujących się historią antykomunistycznego powstania. Historią walk o niepodległość od 1939 roku, można powiedzieć. Pan mecenas Grzegorz Wąsowski, pierwszy panelista. Proszę Państwa, nie historyk, ale za to historyk amator, który bada historię dogłębnie i właśnie to chciałem powiedzieć. Człowiek, który, dzięki któremu w Polsce stoi kilkadziesiąt pomników poświęconych naszym bohaterom, żołnierzom wyklętym. Proszę Państwa, witam również u nas młodego historyka, pana Michała Ostapiuka, autora książki, która jeszcze się drukuje, ale już wzbudza nieprawdopodobne emocje. Książki o dzisiejszym bohaterze. Proszę Państwa, dr Kazimierz Krajewski. Myślę, że nie muszę Państwu przedstawiać tego człowieka, autor kilkudziesięciu książek, kilku tysięcy artykułów. Nieprawdopodobny historyk, wspaniały. Poczytał je sobie to za zaszczyt, że mieliśmy możliwość, że miałem możliwość pracować z Kazimierzem przez kilkanaście lat i spędzić nieprawdopodobne przygody podczas wyjazdów na teren polskich ziem utraconych, które są chwilowo za Bugiem, w innym państwie. Doktor Wojciech Jerzy Muszyński. Wybitny historyk, znawca historii struktur obozu narodowego walczącego o niepodległość ojczyzny, redaktor naczelny pisma Glaukopis. Również miałem zaszczyt pracować przez kilkanaście lat razem w Instytucie Pamięci Narodowej. Myślę, że parę dobrych uczynków żeśmy zrobili. I proszę Państwa, człowiek, również człowiek legenda, Michał Wołejko. Od niedawna pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Również wybitny znawca historii obozu narodowego. I to, proszę Państwa, właśnie Michał będzie prowadził dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Panie pośle, witam bardzo serdecznie i dziękuję za to, że Pan do nas dotarł. I żeby już Państwa nie zanudzać, oddaję mikrofon Michałowi. To jeszcze raz dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyli, mimo różnych obowiązków osobistych, rodzinnych.
Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że dzisiejszym spotkaniem otwieramy cykl spotkań naukowych, ale także spotkań o charakterze patriotycznym czy upamiętniającym ofiary żołnierzy wyklętych szerzej podziemia niepodległościowego, które te spotkania będą miały miejsce właśnie tu, na ulicy Rakowieckiej 37. I postaramy się, aby większość, może wszystkie, taki jest nasz cel, spotkania były rejestrowane. Dzisiejsze spotkanie będzie można jutro już, myślę, w godzinach popołudniowych obejrzeć na kanale, który specjalnie uruchomiliśmy, na kanale YouTube o nazwie Rakowiecka 37. I mam nadzieję, kolejne spotkania, które tutaj będą, przynajmniej dopóki tutaj będziemy, bo niebawem wkroczymy w fazę prac budowlanych muzeum. Spotkania te będą rejestrowane i już z góry zapraszam na wszystkie kolejne spotkania, które muzeum będzie organizować. Pan dyrektor Jacek Pawłowicz przedstawił już prelegentów, naszych gości specjalnych. Ręczył mnie właściwie, miałem powiedzieć coś więcej o dorobku. Jest on niemały, naszych wszystkich gości, ale może nie będę w takim razie już przedłużał. Powiadam, wyręczył mnie w tym pan dyrektor Pawłowicz. Powiem tylko tak, tytułem wstępu. Otóż motywem dzisiejszego spotkania, kanwą tego spotkania, były ustalenia badawcze poczynione przez obecnych tu doktora Kazimierza Krajewskiego i mecenasa Grzegorza Wąsowskiego. To jest wynik ich wielu miesięcy żmudnych badań dotyczący przede wszystkim, acz nie tylko, wypadków, które miały miejsce na Białostoczyźnie w powiecie Bielsko-Podlaski na przełomie stycznia i lutego 1946 roku. Otóż wyniki tychże badań, które zostały opublikowane na łamach pisma naukowego Glaukopis, skłaniają ku głębokiej refleksji i przewartościowaniu ocen w moim odczuciu krzywdzących wobec przede wszystkim kapitana Romualda Rajsa Burego. Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować te ustalenia i no i właśnie, może skłoni to wielu z nas do refleksji. Ja pierwsze pytanie zadam panu doktorowi Muszyńskiemu, redaktorowi Glaukopisu. I zapytam, panie doktorze, tekst, który ukazał się w najnowszym numerze Glaukopisu, jest już drugim, kolejnym tekstem poświęconym kapitanowi Buremu, 3. Brygadzie Wileńskiej i wypadkom, tragicznym wypadkom, które miały miejsce na Białostoczyźnie. Proszę powiedzieć, jakie motywy skłoniły pana, panie doktorze, jako naczelnego Glaukopisu do tego, żeby udzielić po raz drugi, udostępnić łamy pisma właśnie w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Tak, to jest już drugi raz. Mieliśmy wielką przyjemność gościć na naszych łamach panów doktora Krajewskiego i mecenasa Wąsowskiego. Pierwszy tekst ukazał się dwa lata temu. Naszym celem i prośbą moją, którą skierowałem do obu naszych autorów, było napisanie artykułu, który miałby wymiar naukowy, który by wyjaśniał to, co się tam działo i generalnie pokazał tę historię w sposób spokojny, wyważony, ale właśnie w formacie naukowym, żeby to nie była publicystyka, tylko żeby był to rzetelny warsztat historyka. Uważam, że wielkim dramatem jest to, że historia staje się narzędziem polityków, a także dziennikarzy. Są to akurat dwie grupy społeczne, które są najmniej predestynowane do tego, żeby cokolwiek na temat historii pisać i mówić. Niestety obie te grupy uwielbiają historię i uwielbiają robić sobie z niej maczugę, którą tą maczugą potem chodzą, biją wszystkich dookoła. A oczywiście tutaj nasuwają się nam natychmiast wrażenia z tego, co się dzieje ostatnio. Prawda? Stosunki polsko-izraelskie właśnie też padły ofiarą takich manipulacji i takich przedmiotowych zabaw z historią, której efektem
jest to, że ta historia jest całkowicie zafałszowana, sprzedawana w takich pigułkach dla ludzi, którzy czytają gazety albo oglądają media. I później ci ludzie mają bardzo spaczoną wiadomość na temat tego, co się w przeszłości działo. I celem naszego pisma jest właśnie to, żeby tę historię odczarować, odebrać tym dwóm grupom nieszczęsnych ludzi prawo do zajmowania się tąże historią. I żeby wreszcie doprowadzić do tego, żeby o historii zaczęto mówić bez emocji. Bo emocje to jest kolejna rzecz, która powoduje, że schodzimy z takiego, z takich, no, jakby to powiedzieć, normalnego i rzeczowego myślenia i zaczynamy kierować się zupełnie irracjonalnymi przesłankami w naszym myśleniu. Jest znowu fałszowanie dziejów i fałszowanie tego, co się w przeszłości działo, ze szkodą dla tamtych ludzi, którzy żyli kiedyś, a także ze szkodą dla naszych dzieci, bo jak wiadomo, historia jest nauczycielką życia, ale historia pełna emocji i przeinaczeń przez polityków czy dziennikarzy taką nauczycielką życia na pewno nie jest. I to jest to, dlaczego nasze pismo zajmuje się tematyką żołnierzy wyklętych, ale z całą gamą innych tematów, bo takich tematów, które są instrumentalnie wykorzystywane, jest cała masa. I tym się zajmujemy już 15 lat. Właściwie teraz zaczynamy 16 rok, kiedy laukopis się ukazuje. No i mamy nadzieję, że przez kolejne lata będziemy mogli się tym zajmować dalej. Tym bardziej, że niestety, jak widać, politycy i dziennikarze wcale nie chcą nam tej historii oddać. Dalej uważają, że są tymi, którzy będą nas tej historii uczyć, więc My będziemy jednak pisali o tej historii spokojnie i będziemy o niej pisali dalej. Dziękuję. Proszę Państwa, nim przejdziemy do może części zasadniczej, czyli omówienia tych wypadków, tragicznych wypadków na Białostoczyźnie w 1946 roku, wydaje mi się, że zasadnym będzie przedstawienie sylwetki kapitana Romualda Rajsa. Ja wiem, że to jest zadanie karkołomne, biorąc pod uwagę jego aktywność bojową, najpierw w konspiracji, potem w partyzance, przede wszystkim na Wileńszczyźnie. No ale mam nadzieję, że pan doktor Krajewski sprosta temu zadaniu. Bardzo bym prosił o sposób możliwie skondensowany, ale też zarazem pełny, o przybliżenie państwu tu zgromadzonym, naszym gościom, sylwetki kapitana Rajsa. Już momencik. Ale to działa. Tak. Romuald Rajs nie pochodził z terenów, na których rozegrały się najważniejsze wypadki w jego życiu, czyli z terenów północno-wschodnich Polski, z kresów północno-wschodnich. On wywodził się z Małopolski, rocznik 1913, urodzony w Jabłonce w powiecie brzozowskim, wówczas było to województwo lwowskie. Pochodził z wielodzietnej rodziny zarządcy majątku ziemskiego. Ukończył szkołę podoficerską w Koninie i dalej był związany z bardzo dobrą lokatą i dalsza część jego życia jest związana ze służbą w Wojsku Polskim. I no właśnie w tej części życia wiąże się z kresami, bo służbę odbywa w Wilnie. Służy w plutonie zwiadu w 19. Dywizji Piechoty i okresowo jest przydzielony do szwadronu jazdy tatarskiej w 13. Pułku Ułanów. Brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Wtedy zetknął się właśnie z dywersją bolszewicką, z czerwonymi wremiennymi milicjami, z tymi komitetami rewolucyjnymi, z budowanymi między innymi przez Białorusinów, z tymi grupami, które rozbrajały żołnierzy Wojska Polskiego, atakowały uchodźców, dopuszczały się licznych no, zbrodni i na żołnierzach, i na polskich cywilach. W konspiracji był od schyłku 1939 roku.
początkowo pod okupacją litewską, potem sowiecką, w konspiracji właśnie na Wileńszczyźnie i okresowo na Litwie tej etnicznej też, bo tam też przez moment się znalazł. W okresie okupacji niemieckiej służył w konspiracyjnym garnizonie Armii Krajowej w Wilnie. Tu trzeba też dodać parę słów o jego rodzinie. Jeden z jego braci zginął w Auschwitz, drugi podczas służby na polskim okręcie wojennym w latach II wojny. Od września 1943 roku służył w oddziale Gracjana Fruga Szczerbca w wileńskim okręgu AK. Dowodził tam drużyną, potem plutonem. Wreszcie, gdy ten oddział został przeformowany w trzecią wileńską brygadę, dowodził pierwszą kompanią szturmową tej jednostki. Zresztą, nawiasem mówiąc, pierwszą dobrą broń dla oddziału Szczerbca kupował z własnych pieniędzy. Brygada Szczerbca miała na swoim koncie dziesiątki akcji i walk z niemieckimi siłami okupacyjnymi. Bury w większości z nich uczestniczył, w wielu dowodził. No, można powiedzieć, że był sprawcą większości spektakularnych sukcesów tej jednostki. Ja nie omówię tutaj wszystkich tych akcji. W roku 1943 jedną z takich pierwszych, ważniejszych akcji było opanowanie miasteczka Worniany. Tam rozbito posterunek policji litewskiej i uwolniono z aresztu dużą grupę Polaków i Żydów. Ci Żydzi zostali wyposażeni w żywność i pod opieką skierowani do lasów, gdzie tam mogli sobie jakieś zorganizować kryjówki. To jest ważne, bo niektórzy ludzie zajmujący się historią, żurnaliści i badacze próbowali wmontować naszego bohatera także w postawy, rzekomo w postawy niechętne społeczności żydowskiej. To jest nieprawda. No, ktoś, kto miałby tą postawę niechętną, nie zajmowałby się w ten sposób uwolnionymi Żydami. No, właśnie na to chcę zwrócić uwagę. Rok 1943 zamykają dwie niezwykle udane akcje na załogi policji litewskiej w Taboryszkach i Turgielach. Wszyscy zostają rozbrojeni, nikomu włos z głowy tam nie spada. Rok 1944 otwiera zwycięski bój z niemiecką grupą operacyjną pod Mikuliszkami. On był stoczony 6 stycznia razem z oddziałem Toniki, czyli zawiązkiem 6 Brygady. Oddziałem Szczerbca dowodził wtedy właśnie Bury. Potem mamy akcje na posterunki policji lub niemieckie załogi wojskowe w Rudominie, Polanach, Szumsku, Grałżyszkach, tu dwukrotnie, Kienie trzykrotnie, Mickunach, Czarnym Boże, Białej Wace, Wojdatach. Nieudany był tylko atak na załogę niemiecką w Jaszunach w kwietniu 1944 roku, podobnie jak walka na szosie koło Jaszun. No tam odsiecz, która przybyła bardzo szybko, spowodowała, że oddział musiał się wycofać ze stratą 5 zabitych. To jest w zasadzie jedyna taka nieudana akcja, porażka. Zasadzki pod Biennikami, na szosach z Wilna do Lidy, na szosie Oszmiańskiej. Ale nie wymieniłem jeszcze najważniejszych operacji. To jest 29 marca, opanowanie powiatowego miasta Troki. Tam rozbito więzienie, uwolniono 45 więźniów, zdobyto 200 tysięcy marek, 2 CKM, granatnik, kilkadziesiąt karabinów. 4 maja mamy rozbicie litewskiej ekspedycji karnej pacyfikującej wieś Pawłowo. 13 maja Bury z brygadą bierze udział w operacji na batalion Korpusu Plechawiciusa w murowanej Oszmiance razem z 8 i 12 brygadą i najsilniejszy opór jest na odcinku właśnie 3 brygady kompanii szturmowej Burego i ta jednostka ponosi największe straty w ludziach. Wtedy to dostaje Bury awans do stopnia oficerskiego. 29 czerwca rozbija oddział niemiecki pod Rudominem i tego samego dnia jeden z pododdziałów jego kompanii niszczy kolumnę samochodową na trakcie Batorego. To jest 20 zabitych esesmanów, 14 jeńców. To widać, że to jest jednostka, która naprawdę walczy, nie jest jakąś przechowalnią dla ludzi w trudnym okresie. Wreszcie ostatnia akcja to jest udział w operacji wileńskiej. Kompania szturmowa Burego razem z całą 3 brygadą atakuje miasto poprzez kolonię wileńską na Belmont w kierunku na Zarzecze. Do pokonania ma tor linii Wilno-Nowa Wilejka obsadzony przez jednostki Wehrmachtu, silne jednostki. Wobec ogólnego niepowodzenia operacji Ostra Brama musi się wycofać. Ma brygada duże straty, 60 zabitych, 120 rannych. Oczywiście największe straty są znowu w kompanii Burego. Zagrożony represjami sowieckimi, chroni się tam, gdzie jest najciemniej, pod latarnią, czyli ewakuuje się z Wilna, zgłaszając się do armii Berlinga. I charakterystyczne, w dniu odjazdu idzie na cmentarz na kolonii wileńskiej, żeby jeszcze raz odwiedzić groby swoich poległych towarzyszy broni. Potem zaczyna się białostocki etap jego
działalności, kiedy z całym plutonem wojska berlingowskiego przechodzi ponownie do ruchu niepodległościowego, dołącza do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Upaszki, odtworzonej na Podlasiu, na Białostoczyźnie. Panie doktorze, mogę zadać jedno pytanie jeszcze, takie bardziej precyzyjne? Tak, oczywiście. Otóż w książce, która ukazała się przed rokiem, autorstwa Piotra Zychowicza, Skazy na pancerzu, ta książka wywołała bardzo duże emocje i ogromne kontrowersje, pojawiały się zarzuty autora tej książki wobec kapitana Rajsa. One dotyczą dwóch akcji wileńskich. Jedna pod Mikuliszkami, tam jest starcie 3. Wileńskiej Brygady AK z oddziałem litewskim i białoruskim, właściwie też niemiecka ekspedycja. Tak, niemiecka ekspedycja, ale wspomagana przez kolaborujących z nimi Litwinów i Białorusinów. I zarzut, który się tam pojawia, dotyczy rzekomej zbrodni wojennej, jakiej miał się dopuścić Bury, rozstrzeliwując wziętych do niewoli policjantów litewskich. Zaznaczam policjantów, bo to nie było wojsko. To też jest istotne, wydaje mi się. Ale w ogóle pytanie, czy tak się stało i czy Bury go strzelał? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie dotyczy też zarzutu stawionego przez pana Zychowicza, dotyczącego też rzekomej zbrodni wojennej na Niemcach podczas walk o Wilno, podczas akcji wileńskiej w lipcu 1944 roku. Mam na myśli fragment walk, kiedy kompania dowodzona przez Burego przebijała się przez tory kolejowe w kolonii wileńskiej właśnie w stronę Belmontu. Czy te zarzuty, które są postawione dosyć twardo przez Piotra Zychowicza, one mają pokrycie w faktach? Jak to wynika z pańskich ustaleń? Nie, no oczywiście nie będziemy zaprzeczali faktom prostym, tylko chodzi o interpretację. Prawda, tutaj niektórzy ludzie piszący o historii starali się stworzyć negatywny obraz Romualda Rajsa już w okresie okupacji niemieckiej. No rzeczywiście po walce w Mikuliszkach rozstrzelano 9 wziętych do niewoli litewskich policjantów, ale przypomnijmy, że to nie byli uczestnicy wycieczki krajoznawczej, tylko uczestnicy niemieckiej karnej ekspedycji przeciwpartyzanckiej. Niemieckiej grupy operacyjnej. I według wspomnień jednego z żołnierzy Burego, Korejwy, miała tych policjantów obciążać odpowiedzialność za udział w zbrodni święciańskiej. No wiecie państwo, to jest masowa zbrodnia na ludności polskiej popełniona jeszcze w 1942 roku. Tu możemy w tym momencie powiedzieć, że jeńców litewskich policjantów wziętych do niewoli we wcześniejszych, a także późniejszych akcjach, ale przecież tylko w 1943 roku tych Litwinów rozbrojono kilkudziesięciu, no wszystkich puszczono wolno, nikomu nie spadł włos z głowy. W jednym przypadku zostali ukarani chłostą za zły, brutalny stosunek do ludności cywilnej. Po walce w Mikuliszkach puszczono natomiast policjantów białoruskich, co do których nie było żadnych zastrzeżeń, już nie mówiąc o Niemcu, puszczonym z ultimatum do komendanta żandarmerii w Ośmianie. To były takie dosyć szczególne okoliczności i myślę, że ta okoliczność przytoczona przez Korejwę no, powinna być brana pod uwagę. A co do... Tak? Nie myślałem, że pan chciał coś dodać. Co do tych kolejarzy niemieckich zastrzelonych podczas operacji Ostra Brama po zdobyciu nastawni kolejowej przy przechodzeniu torów Wilno-Nowa Wilejka. No to trzeba powiedzieć, że to nie byli ludzie bezbronni, zaplątani przypadkowo w wir wydarzeń. Autor pierwszej takiej dużej pracy o oddziałach dowodzonych przez Romualda Rajsa, Jerzy Kułak, tak, a w ślad za nim redaktor Zychowicz, potraktowali relacje partyzantów 3. Brygady, między innymi relacje wspomnianego już Korejwy, wybiórczo, podając jedynie ten fragment mówiący o tym, jak Niemcy ci wyszli z podniesionymi rękoma i jak zostali rozstrzelani. Natomiast nie przywołali ci autorzy, o których tutaj mówimy, tego fragmentu relacji, który opowiada, jak owa grupa kolejarzy, wśród których byli też i ludzie w mundurach SS, SS-mani, prowadziła ostrzał żołnierzy Burego podczas pokonywania tej linii kolejowej. To był ostrzał od tyłu, w plecy. W wyniku tego ostrzału partyzanci ponieśli straty. No były więc powody, żeby potraktować ich tak, jak zostało to już powiedziane. Gdyby wywiesili białą flagę i wyszli z rękoma podniesionymi do góry, zapewne żyliby. No może poza SS-manami. Tu mogę tylko dodać, że przecież przełożeni Burego znali przebieg tych walk, znali te okoliczności i uznali, że postępowanie Burego nie budzi zastrzeżeń. Za akcję, za bój pod Mikuliszkami został
z pewnym opóźnieniem odznaczony Krzyżem Walecznych, a za operację wileńską otrzymał najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, Krzyż Virtuti Militari. Dziękuję. Mam w takim razie pytanie do biografisty kapitana Rajsa, pana Michała Ostrakiuka. Tak jak słyszeliśmy, no, Bury pojawia się na Białostoczyźnie. Mamy rok 1945. I tak, mamy żołnierza Armii Krajowej z Wileńszczyzny, który nagle staje się żołnierzem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dokładnie dowódcą 3 Brygady NZW w Białostockim. Proszę wyjaśnić, jakie są motywy, znaczy okoliczności, może motywy to będzie, to motywy też, ale okoliczności zmiany tej afiliacji, prawda, przejścia z jednak żołnierza ZWZK, konspiratora żołnierza ZWZK do szeregów podziemia narodowego na Białostoczyźnie. O, motywy, jakimi kierował się kapitan Rajs, dzisiaj w historiografii wymieniane są tak naprawdę 3 podstawowe motywy. No, według mojej oceny tę najbardziej wiarygodną i tą, którą rzeczywiście się kierował, o tych 2 później sobie powiemy, jest trudna sytuacja, w jakiej znalazł się on i jego żołnierze. Bo przypomnijmy, wrzesień 1945 roku, 5. Wileńska Brygada majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki zostaje zdemobilizowana. Ta demobilizacja odbywa się już de facto w sierpniu. We wrześniu dowódcy dostają tak jakby ostatni sygnał o tym, że należy kończyć działalność partyzancką. I tu pojawia się problem. Nie ma pieniędzy na demobilizację, nie ma dokumentów, więc nie ma tak naprawdę co z tymi ludźmi, którymi do tej pory Bury dowodzi, co z nimi zrobić. Nie można ich w żaden sposób zabezpieczyć. Ta sytuacja jest również równie napięta w pierwszym szwadronie Zygmunta Błażejewicza. Tego szwadronu też się nie udaje zdemobilizować. Jedyny szwadron to 4. podporucznika Mariana Plucińskiego Mścisława. Tamta demobilizacja udaje się, ona jest skutecznie przeprowadzona. Więc Bury staje w takiej sytuacji. Kilka miesięcy temu, czyli w maju 1945 roku, wyprowadził oddział Pluton reżimowego komunistycznego Wojska Polskiego, ten Pluton Ochrony Lasów, którym dowodził, wyprowadził w pole. Ci ludzie, których wyprowadził, oni byli w jakiś sposób zalegalizowani w tej komunistycznej rzeczywistości. Poszli za nim walczyć o wolną Polskę. Po 5 miesiącach mają zostać bez żadnego zabezpieczenia, mają być rozwiązani. I tak naprawdę wydaje się, że to jest akt desperacji ze strony Burego. Tak podporządkowuje się strukturze, poniekąd przypadkowo te kontakty nawiązuje, podporządkowuje się NZW, strukturze silnej na Białostoczyźnie, bo liczącej około 10 tysięcy żołnierzy w tym szczytowym momencie. NZW bierze pod opiekę jego żołnierzy. On oczywiście daje wolną rękę. Ci, którzy nie chcą kontynuować walki, mogą odejść. Ci, którzy chcą, czują się, że w tej nowej rzeczywistości nie mają szans na przetrwanie, chcą kontynuować walkę, ci ludzie pozostają w nim i przechodzą w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i kontynuują tę walkę, czy to pod jego dowództwem, czy też w innych okolicznościach. Tu jeszcze warto podkreślić, że nawet jeszcze we wrześniu dołączają do niego dezerterzy, no to chociażby 3 Wrona, Gil i Wróbel, 3 żołnierzy dezerterów 10 września, czyli dzień po oficjalnej demobilizacji, dołącza do jego oddziału szukając kontaktu, bo kilka dni wcześniej zbiegli z oddziału. To pokazuje cały dramatyzm tej sytuacji. Pamiętajmy też, że część żołnierzy bardzo mocno, bardzo źle zniosła fakt, że major Zygmunt Szędzielarz wyjechał, opuścił teren, tak? Oni nie wiedzieli o tym, że poszukuje kontaktu z Okręgiem Wileńskim i będzie walkę kontynuował tam, ale dla nich wyjazd dowódców był bardzo, bardzo trudny, ciężko to przeżywali i fakt, że Bury pozostał ze swoimi ludźmi, zabezpieczył ich, wprowadził w nową strukturę, która kontynuowała, starała się, która kontynuowała walkę, był dla nich na pewno bardzo ważny. Tutaj pojawiają się jeszcze te 2 pozostałe te motywy. No, jeden z nich jest taki, iż niektórzy twierdzą, że Burego motywowało również jego przekonania polityczne. Otóż wydaje się, że nie. Jedną z takich warunków potwierdzających tę tezę jest założenie, iż Bury wcześniej był związany z pułkiem pancernym imienia króla Bolesława Chrobrego. Był to struktura konspiracyjna działająca w Wilnie. Bury w tej strukturze miał rzekomo działać w latach 1940-43. Była to struktura stworzona przez falangistów w rejonie 2 dzielnicy B garnizonu konspiracyjnego miasta Wilna.
I ona właśnie składająca się z falangistów, tu bodajże Jerzy Kułak pisał o tym właśnie, że Bury był związany z tym poddziałem, ale nie. Bury funkcjonował poza pułkiem, funkcjonował w dzielnicy B, ale w grupie wywodzącej się z kół pułkowych, czyli z tej stricte wojskowej organizacji. Sam jako przedwojenny podoficer nie miał raczej poglądów narodowych. Zresztą podczas słynnego puczu Szczerbca on nieco chyba wprowadzony w błąd przez swego dowódcę, jak i większość partyzantów sądził, że miała tam się odbyć w grudniu 1943 roku zmiana dowódcy, no to on właśnie wysłanników komendy, którzy reprezentowali Stronnictwo Narodowe, znaczy reprezentowali Komendę Okręgu Armii Krajowej, ale mieli poglądy narodowe, no to on im między innymi wymierzył karę chłosty, ogłaszając, żeby narodowcy się nie mieszali do wojska. Także wydaje się, że nie miał poglądów narodowych, oczywiście gdyby miał, żeby była jasność, czy nie z tego zarzutu, ale nie był, nie był narodowcem. Zresztą jeszcze w 1946 roku, kiedy dowiedział się o tym, że Szczerbiec, czyli pierwszy jego dowódca, powrócił z sowieckiego łagru, stamtąd uciekł, przedostał się do Łodzi, wysłał do niego swojego łącznika, w którym zakomunikował mu, że ze względu na trudną sytuację swoją i swoich żołnierzy przeszedł do NZW, ale w każdej chwili jest gotów wrócić pod rozkazy Szczerbca. No i ten trzeci motyw, taki bardzo często przypisywany Buremu, no to jest motyw finansowy, rzekomo Komenda Okręgu NZW Chrobry, czyli Białostocka, miała mu zapłacić jakieś niebotyczne pieniądze za przejście ze swym szwadronem do struktur NZW. No wydaje się, proszę Państwa, to też również nie ma potwierdzenia w faktach, gdyż dostał on jednorazową zapomogę w wysokości $20 oraz miesięczny żołd, który wynosił 10 tysięcy. No w tym samym czasie major Zygmunt Szędziarz-Łupaszka miał żołd 9 tysięcy, więc zapewne ten 1000 nie był taką różnicą. Nie były to duże pieniądze. Za część z tego żołdu Bury kupił lornetkę, która wtedy kosztowała 7 tysięcy, więc to pokazuje, o jakich tutaj pieniądzach mówiłem, więc należy zdecydowanie odrzucić tutaj czynnik ideologiczny, czynnik finansowy. Przede wszystkim trudna sytuacja jego oddziału zmusiła go do przejścia w szeregi NZW. No był to dobry układ dla obu stron, gdyż NZW cierpiało na brak doświadczonych oficerów i pojawienie się takiego skadrowanego, dobrego, dobrze wyszkolonego oddziału bezwzględnie podniosło poziom okręgu. Ja pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie takie bardziej precyzyjne. A czy to nie jest tak, że mówił Pan, Panie Michale, o demobilizacji brygad wilejskich? To się udały częściowo, częściowo nie, ale mamy sytuację, być może się mylę, ale mamy sytuację następującą, że po demobilizacji struktur pułakowskich na Białostoczyźnie główną siłą bojową, która chce bić komunę, która chce się dalej bić, jest obóz narodowy, jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, czy NZW. Czy to nie był motyw, wydaje mi się, że ten motyw też pojawia się we wspomnieniach Zygmunta Błażejewicza wspomnianego tutaj, że on się po prostu chce dalej bić, a biją się narodowcy. Bezwzględnie tak, no Bury sam osobiście na pewno był człowiekiem zdeterminowanym, by kontynuować walkę, choć sądzę, że gdyby nie odpowiedzialność za swych żołnierzy, no to on by lojalnie wykonał rozkaz komendy okręgu. Dokładnie tak, no poza tym to są, tak jak pan doktor podpowiada, to są kresowiacy, którzy nie mają gdzie pójść. Ale w przypadku Burego myślę, że w tym momencie ten bezkompromisowość w walce na pewno ma duże znaczenie. Chociaż pamiętajmy, że w momencie, w którym on przechodzi do NZW, to NZW też nie wypracowało jeszcze takiej formuły działalności pogotowia akcji specjalnej, czyli tej struktury, której został dowódcą, tego pionu walki bieżącej. To wciąż jednak ma być nieduża struktura składająca się z patroli, takich egzekutyw czyszczących teren z agentury sowieckiej, czy też naszej rodzimej. Nie ma planów powoływania większych oddziałów bojowych. Ta inicjatywa pojawi się dopiero koniec października, początek listopada 1945 roku. Wówczas to rekin, zastępca Burego, zostaje odwołany z urlopu i on przystępuje do tworzenia dużego oddziału. W momencie, w którym Bury jeszcze przechodzi, jeszcze takich inicjatyw w Komendzie Okręgu Chrobry nie było. No dobrze, ale to dobrze. To pozwolę sobie zadać teraz pytanie doktorowi Muszyńskiemu.
doktorowi Muszyńskiemu, ponieważ jest on autorem ostatnio nagrodzonej książki, monografii poświęconej Narodowemu Zjednoczeniu Wojskowemu Pax Sovietica, przeciwko Pax Sovietica, i wydaje mi się osobą właściwą do odpowiedzi na pytanie, które za moment zadam. Wiemy już, że Bury znajduje się w strukturach podziemia narodowego. Jest dowódcą jednostki o nazwie 3. Brygada NZW na Białostoczyźnie. Pytanie moje jest następujące. We wrześniu, jeżeli sobie dobrze przypominam, we wrześniu 1945 roku, jego przełożony, czyli komendant okręgu białostockiego NZW, pseudonim Kotwicz, wydaje rozkaz. Wydaje rozkaz, który Bury ma wykonać na czele swoich ludzi. Ma dokonać rajdu, marszu na tereny tego pewnego powiatu Bielsko-Podlaski celem, no właśnie, w jakim celu? To są tereny, wiemy, w większości zamieszkane przez ludność prawosławną. Pojawiają się informacje, że ludność ta sprzyja władzy komunistycznej, Armii Czerwonej, czyni obecność na tych terenach w tym czasie. Pytanie następujące, jakie, no właśnie, jakie motywy, jaki był powód wydania przez komendanta okręgu tego rozkazu? I jeszcze jedną rzecz bym poprosił, bo jesteśmy już na Białostoczyźnie w 1945 roku, jest 1945. Co się w ogóle na tej Białostoczyźnie dzieje? Jaka tam jest atmosfera? Bo to jest też rzecz powszechnie nieznana, która nam ucieka. Chciałbym, żebyśmy poznali kontekst sytuacji, w której znajduje się Bury, który musi wykonać rozkaz i na czele swoich ludzi dyslokować się kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód. Tak, kontekst tych wydarzeń jest bardzo skomplikowany i oczywiście można łatwo, szybko wyjaśnić, że czarne jest czarne i białe jest białe, ale to tak nigdy nie jest. Tereny mieszane etnicznie, mieszane religijnie, takie jak tamta południowa część Podlasia, miała swoją wtedy wcześniej naprawdę bardzo, bardzo skomplikowaną specyfikę. Nawet tutaj w pytaniu padła jedna kwestia. Powiedziałeś, że ludność białoruska sprzyjała komunistom. To tak, ja to tak zrozumiałem. Prawosławne, okej, dobrze. To tak nie było. Znaczy, na pewno optyczna większość, tak jak to widzieli Polacy, czy tak jak to widzieli inni, mogli taką optykę przyjąć. Tak samo jak w 1939 roku mówi się, że Żydzi sprzyjali bolszewikom. Optycznie to tak wygląda. Jak człowiek idzie ulicą, widzi jakąś grupę ludzi, która głośno krzyczy, to może odnieść wrażenie, no tak, Żydzi, czy tam Białorusini, czy prawosławni popierają albo nie jakiegoś agresora, czy jakąś sytuację. Prawda jest taka, że zawsze jest to mniejszość, bo większość po prostu siedzi cicho i patrzy, co będzie. Faktem jest, że na tamtym terenie ta aktywna mniejszość była bardzo, bardzo aktywna i faktycznie duży procent działaczy, czy to PPR, czy też aparatu terroru, no, opierał się o ludzi, którzy byli identyfikowani przez Polaków jako właśnie mniejszość, czy to białoruska, czy prawosławna. To nie zawsze jest to samo, ale na ogół jest to samo. Kolejna sprawa jest taka. Wśród tamtej ludności faktycznie istniało pewne przekonanie, że skoro w 1939 roku granica była na Bugu i Białystok był w rękach sowieckich, to ten stan wróci. I jedni z oportunizmu, a inni ze szczerej woli uważali, że no, trzeba się do tego przyczynić. Stąd też było kilka przypadków pisania jakichś epistołów czy memoriałów do władz sowieckich, żeby
żeby no, tamtę część terenów polskich do Sowietów wcielić. Tutaj taki mały przykład. Przez pewien czas na terenie Białego Stoku funkcjonował czas moskiewski. Po prostu no, jak to jakiś czynownik czy ktoś tam uznał, że trzeba się przypodobać Sowietom i taki gest wykonać. Kolejna sprawa to jest gra NKWD, która to gra polegała na tym, żeby skłócać oczywiście i powodować niesnaski między Polakami a Białorusinami, katolikami i prawosławnymi. I w ten sposób metodą znaną divide et impera no, umacniać komunizm, czy umacniać wpływy swoje. Ja podejrzewam, że NKWD miejscowe, czy to w szeregach UB, czy to w ramach sowieckich po prostu oddziałów, oni sami nie wiedzieli, jak to będzie i oni czekali na dyrektywy z Moskwy, ale na wszelki wypadek towarzysze trzeba jednak coś robić i działać, no i animowali pewne wydarzenia. Ja nie sądzę, żeby wysłanie jakiejś epistoły do Moskwy odbywało się wyłącznie z inicjatywy lokalnej mniejszości, czy też większości. To musiało być w jakiś sposób i było nadzorowane przez Sowietów, którzy zawsze czujnie i bacznie takie wszelkie inicjatywy otaczali swoją opieką i starali się albo podtrzymywać, a ewentualnie w jakiś sposób niwelować. Nic nie mogło się dziać bez ich wiedzy. I tak to było. Ja tutaj oczywiście podaję taki bardzo krótki skrót tych wydarzeń, ale jeszcze raz bym apelował do tego, żeby wyleczyć się z takich łatwych osądów właśnie, że a Polacy to coś tam, a Białorusini to coś tam innego. To nigdy tak nie jest. Zawsze jest to bardzo, bardzo skomplikowane. I już wrócę do naszego tematu, bo oczywiście spodziewam się, o co chodzi. Tak, rozkaz, który otrzymał Bury. Był to rozkaz, który miał wykonać we wrześniu 1945 roku. Przepraszam, we wrześniu? Nie. Tak, wydany we wrześniu. Który miał generalnie sprowadzał się do tego, że miał spacyfikować teren, gdzie polskie podziemie ponosiło duże straty i gdzie no, było widać bardzo dużą aktywność sowiecko-komunistyczną, wspieraną, jak to napisano, przez miejscową ludność. Przy czym już z góry mówię, że ta pacyfikacja, ten wyraz w tym rozkazie był, nie miał się sprowadzać do tego, że miał to być przemarsz, gdzie miały płonąć wsie i być mordowani masowo ludzie, tylko pacyfikacja polega na pewnym uspokojeniu terenu, czyli z jednej strony na zlikwidowaniu najbardziej czynnych jednostek, które najbardziej negatywnie zapisały się w stosunku do polskiego podziemia, a z drugiej strony na pokazaniu siły i żeby przekonać tych, którzy ciążą zawsze do takiego miejsca, gdzie jest siła, że nie warto wiązać się z komuną. Tak? Nie warto do nich iść, bo podziemie narodowe czy podziemie polskie niepodległościowe jest silne, pokazuje swoje oddziały, te oddziały tutaj chodzą, widać je było w wsi takiej śmakiej. Wiecie, nie wiadomo jak to będzie, nie robimy nic. Taki był zamiar. Chodziło o to, żeby przekonać ludzi do tego, żeby byli pasywni na wszelkie zakusy komunistów, którzy w jakiś sposób chcieli ich do siebie przygarnąć.
Nie, nie, oczywiście o tym mówiłem. Współpracownicy aparatu represji mieli być likwidowani. Takie jest żelazne prawo wojny i żelazne prawo partyzantki. Śmierć wrogom ojczyzny to było, nosili to na swoich naszywkach. To nie było tylko hasło, to była zasada, której się trzymano i Bury szczególnie się jej trzymał, bo był człowiekiem bardzo zdecydowanym, który wiadomo, że no, palec na spuście mu nie drżał, kiedy trzeba było jakiegoś ubeka odstrzelić. To ja może dodam tylko, nie będzie to bezzasadne, że musimy sobie uświadomić, że partyzantka więzień nie ma. Partyzantka więzień nie ma. Ale mówiliśmy o rozkazie, w związku z tym ja mam teraz prośbę do pana mecenasa Grzegorza Wąsowskiego. Jesteśmy przy źródłach, pytanie natury bardziej historiograficznej. Proszę powiedzieć, brygada znajduje się na terenie Bielska Podlaskiego. Dochodzi do akcji, no, nazwijmy to natury propagandowo-represyjnej. Jakie mamy źródła? Jakie mamy źródła do odtworzenia przebiegu wypadków, które miały miejsce? Brygada pojawia się w Zaleszanach, właśnie w Zaleszanach 29 stycznia. Właśnie. I pierwsze moje pytanie. Na czym, badając to, panie mecenasie, razem z doktorem Krajewskim, z jakich źródeł korzystaliście? Co mamy do, czym dysponujemy do tworzenia tych wydarzeń? Ten zbiór źródeł, który, no, na którym wszyscy zajmujący się tematem muszą pracować. Ja tutaj będę się skupiał na tych najbardziej trudnych wydarzeniach z historii oddziału Burego, czyli między 29 stycznia a 2 lutego 1946 roku. No jest trudny, niełatwy dla procesu badawczego. Po pierwsze, rzecz jasna, mówimy o dokumentach wytworzonych w latach 40. ubiegłego wieku przez komunistyczny aparat represji i do tych materiałów, no, musimy podchodzić z bardzo dużym krytycyzmem i ostrożnością. To są przede wszystkim materiały ze śledztwa i procesu Burego i Rekina. W tym postępowaniu pamiętajmy, że znakomita większość zeznających świadków to byli ludzie narodowości białoruskiej, którzy byli pokrzywdzeni działaniami III Brygady NZW, czy to przez śmierć ich bliskich, czy przez straty, szkody materialne, które zostały im zadane przez partyzantów Burego, więc no, oni nie mieli większych problemów, żeby zeznawać zgodnie z zapotrzebowaniem i pod dyktando funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, bo też musimy pamiętać, że to reżyserami, demiurgami tego postępowania na etapie i śledztwa, i procesu byli właśnie funkcjonariusze resortu. Podobnie, choć z innych powodów, pod dyktando funkcjonariuszy UB zeznawali, byli podkomendni Burego i Rekina. W szczególności trzeba wymienić Antoniego Cylwika Szczygła i Józefa Puławskiego Gołębia. Obaj ci partyzanci w czasie swojej drogi konspiracyjnej wykonali szereg wyroków śmierci osobiście i no, w zasadzie nie mieli żadnych szans, żeby z tej historii wyjść cało. Tymczasem zarówno na etapie śledztwa, jak i w czasie procesu Burego i Rekina Szczygieł zeznawał jako człowiek wolny. Mieszkał wtedy w Toruniu i przyjeżdżał po prostu spod swojego adresu zamieszkania, żeby złożyć zeznania. Józef Puławski-Gołąb, on po rozwiązaniu brygady Burego został szefem PAS-u w powiecie grajewskim. Wykonał osobiście no, co najmniej 10 wyroków śmierci i otrzymał karę, no, w tym kontekście zdecydowanie tylko 15 lat więzienia. W sytuacji, w której ich podkomendni, czy później ta kara została chyba nawet zmniejszona do 10 lat więzienia, w sytuacji, w której ich podkomendni ze, powiedzmy, znacznie mniejszym dorobkiem bojowym, no, dostawali kary śmierci i wyroki były wykonywane. I ten kontekst musimy silnie brać pod uwagę, kiedy oceniamy wiarygodność zeznań złożonych przez Szczygła i Gołębia, a te zeznania są bardzo mocno eksploatowane w kontekście wątku furmanów i tego, że tam ci furmani zostali rozstrzelani pod puchami w następstwie selekcji narodowościowej. Wreszcie musimy pamiętać o tym, że śledczy gromadzili materiał w sprawie pod założoną tezę propagandową śledztwa i to, co było kolizyjne w stosunku do tej tezy, to, co jej zaprzeczało, w ogóle nie było, czy mogło zaprzeczyć, w ogóle nie było przedmiotem zainteresowań śledczych,
choć w normalnym postępowaniu karnym byłoby zupełnie oczywiste, że takie kwestie jak mechanizm selekcji furmanów pod Puchałami drobiazgowo byłby odtwarzany przez śledczych. Powody, dla których w Szpakach zabito 6 mężczyzn, byłoby przedmiotem drobiazgowego dochodzenia przez śledczych. Dlaczego w Wólce Wygonowskiej zginęli ci konkretni dwaj mężczyźni, też byłoby przedmiotem zainteresowania przez śledczych. Tymczasem te wątki zupełnie się w tym procesie, śledztwie nie pojawiają, bądź są traktowane bardzo po macoszemu. To doskonale widać na przykładzie zeznania Teodora Karpiuka. To są zeznania istotne dla wątku Wólki Wygonowskiej. Ja pozwolę sobie jeszcze o tym później powiedzieć. Czy wreszcie musimy pamiętać, że nie zawsze ten protokół, który znajdujemy w aktach, on jest odwzorowaniem precyzyjnym tego, co świadek zeznawał, bo też wątki kolizyjne wobec tezy propagandowej były po prostu często eliminowane. Te zeznania nie były zapisywane w sposób dokładny. To z kolei bardzo dobrze widać na przykładzie zeznania Michała Łobasiuka. To jest bardzo istotne zeznanie dla wątku furmanów. Też pewnie będziemy o tym jeszcze mówić. Pamiętajmy również o tym, że proces Burego i Rekina miał charakter pokazowy. Tak? On miał dlatego charakter pokazowy, że władza komunistyczna była pewna, że zrealizuje za jego pomocą te swoje cele propagandowe. Więc oskarżeni w tym procesie w pewnych wątkach, tych dotyczących właśnie tej narracji propagandowej, no też w pewien sposób wpisywali się w zapotrzebowanie śledczych. Dla nich, to jest zrozumiałe, oni walczyli o życie. Dla nich rzeczą pierwszoplanową była kwestia tych zarzutów, które im stawiano i później przypisywano. Oni z konkretnymi zarzutami się starali mierzyć, a te wątki propagandowe były wtedy dla nich zupełnie drugo, jeśli nie trzeciorzędne. Tak, oczywiście. Przepraszam, ja mam taki, no, taka moja rola, muszę dyscyplinować nas troszeczkę. Panie mecenasie, pan wymienił przed chwilą nazwę jednej ze wsi, Wólka Wygonowska. Tego samego dnia, trochę wcześniej, jeśli się nie mylę, brygada była w Zaleszanach, we wsi Zaleszany. Zresztą te wioski nie są od siebie daleko oddalone. I teraz tak, panie mecenasie, pan prześledził razem z doktorem Krajewskim, myślę, że spokojnie, tysiące kart archiwalnych, konfrontując to też z relacjami żołnierzy, czy osób, innych osób cywilnych. Czy można, tylko prosiłbym w sposób taki możliwie skondensowany, czy mógłby pan nam przedstawić sekwencję zdarzeń, co się dzieje w Zaleszanach i Wólce, bo od tego się zaczyna. To jest, są pierwsze wsie, gdzie wchodzi wioski, gdzie wchodzi brygada i wydarzają, mają miejsce rzeczy, no, rzeczy tragiczne. Bardzo bym prosił. W sposób skondensowany postaram się, choć zadanie wydaje się z gatunku bardzo, bardzo, bardzo trudnych. Ja tylko przepraszam, jeszcze chciałbym zakończyć ten wątek dotyczący źródeł, bo mówiłem o tej tezie propagandowej, a jej jakby nie dane mi było wyakcentować. Ona się sprowadza do twierdzenia, że no, katolicy nacjonaliści polscy spod znaku Narodowego Zjednoczenia Wojskowego mordowali mniejszość wyznaniową i narodowościową właśnie z tych powodów, no, etnicznych i wyznaniowych. Tak? Gdzieś jeszcze w tle pojawia się wątek, że było to spowodowane tym, że Białorusini nie chcieli wyjeżdżać, repatriować się na teren Białorusi sowieckiej. I odnosząc się do Zaleszan, to no, jakimi źródłami dysponujemy, to też w kontekście tego, co mówiłem. To są zeznania Eugenii Bazyluk, czyli żony jednego z liderów komunistycznych w Zaleszanach, jeszcze członka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w okresie przed II wojną światową. To są zeznania składane w procesie majora Floriana Lewickiego-Kotwicza przez Łukasza Dymianiuka. To też komunista z Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi z lat 30. Później sekretarz PPR-u w Zaleszanach. To są zeznania jego żony Marii Dymianiuk. Pamiętajmy, że w Zaleszanach został zastrzelony z powodu aktywności w Partii Komunistycznej ich syn Piotr Dymianiuk, więc to byli ludzie, no, też bardzo niechętni ze oczywistych powodów zgrupowaniu Burego. I wreszcie zeznaje Nikita Niczyporuk, no to jest człowiek, którego spotkała straszliwa tragedia w Zaleszanach, bo 7 członków jego rodziny spłonęło w domu podpalonym przez partyzantów Burego, przy czym no, z bardzo mocnym zastrzeżeniem, że ten dom został podpalony przy świadomości, że jest opróżniony z ludźmi. Także proste przekładanie tych zeznań, tego, co zostało zapisane w tych protokołach, przyjmowanie, że tak właśnie było, prowadzi do tego, że
historię podziemia, czy w tym momencie tego epizodu, napisali w latach 40. na kartach przesłuchań funkcjonariusze, w protokołach przesłuchań, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. No, my tej wersji nie przyjmujemy, przeprowadziliśmy własną jakąś tam krytyczną analizę tych źródeł i wyniki zaprezentowaliśmy w artykule w Glaukopisie. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Zaleszany, to trzecia brygada NZW weszła do tej wsi 29 stycznia 1946 roku około godziny 6 rano. Oddział liczył wówczas 120 partyzantów, poruszał się na co najmniej 40 kilku być może furmankach. Wozakami byli ludzie ze wsi, z terenu gminy Orna, którzy zostali wzięci na podwodę przez partyzantów Burego dzień wcześniej, 28 stycznia w godzinach rannych w miejscowości Łozice. Ci furmani pojawili się tam z tego powodu, że władze gminne wyznaczyły im szarwark, pewne prace publiczne do odrobienia, a z kolei oddział Burego pojawił się w Łozicach w swoim marszu na Hajnówkę. Jak Państwo zapewne wiecie, 28 stycznia w późnych godzinach popołudniowych doszło do akcji na Hajnówkę. Tam w mieście doszło do starcia oddziału Burego z jednostkami Armii Sowieckiej. Wobec ludności Zaleszan oddział prezentował się jako dowodzona przez sowieckich oficerów komunistyczna grupa operacyjna. Bury, rekin, wiarus, bitny mieli założone sowieckie naramienniki. Komendy wydawali w języku rosyjskim, rozmawiali ze sobą po rosyjsku. Z kolei szeregowi żołnierze używali nazwisk utworzonych od swoich pseudonimów, czyli przykładowo Wróbel był Wróblewskim, Osa był Osińskim. Tak? I ten kamuflaż trzecia brygada NZW stosowała konsekwentnie już od 27 stycznia 1946 roku, kiedy to w swoim marszu na Hajnówkę znalazła się na terenach zamieszkałych w większości przez ludność narodowości białoruskiej. I tutaj potrzebna wydaje mi się być jednak garść statystyki. W 1945 roku powiat bielski był zamieszkany przez około 190 tysięcy ludzi, z czego 85 tysięcy, czyli 45% stanowili Białorusini. Natomiast liczebność Polskiej Partii Robotniczej wedle stanu na kwiecień 1945 roku w powiecie bielskim to jest łącznie 464 osoby, z czego Białorusinów 379, czyli 81% Białorusinów to są członkowie PPR-u, czyli mamy istotną nadreprezentację w stosunku do proporcji ogółu narodowości białoruskiej do ogółu ludności w tym powiecie. Wieś Zaleszany była wsią skomunizowaną, z historią jeszcze z okresu przed II wojną światową. Działała tam dosyć prężnie komórka, jaczejka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. I ta sytuacja nie uległa zmianie po lipcu 1944 roku. To bardzo dobrze oddaje to zeznanie Eugenii Bazyluk, zostało złożone w śledztwie w sprawie Burego i Rekina 19 lipca 1949 roku. To jest na kilka dni przed tym, kiedy w materiałach śledztwa bardzo mocno już zaczyna rezonować ta teza propagandowa, o której Państwu mówiłem. Eugenia Bazyluk zeznała: spalona wieś nasza została tylko z tych powodów, że byliśmy dobrze ustosunkowani do rządu Polski Ludowej, jak również do Związku Radzieckiego i wrogo ustosunkowani do band leśnych. Wszystkie te fakty jednak nie zmieniają tego, że materiały źródłowe wskazują praktycznie jednoznacznie, że trzecia brygada NZW weszła do Zaleszan bynajmniej nie w celu dokonania tam jakichkolwiek działań represyjnych wobec mieszkańców wsi. Naszym zdaniem Bury i jego żołnierze nie znali tych faktów. Oczywiście uznawali ten teren za skomunizowany i stąd stosowali ten kamuflaż, natomiast nie mieli rozpoznanych konkretnie aktywistów komunistycznych w tej wsi. Oddział wszedł do Zaleszan, dlatego że Bury wybrał tę wieś, liczącą 43 zabudowania mieszkalne, stosunkowo dużą, zamieszkałą przez ponad 180 osób, jako wieś, która była w stanie udźwignąć ciężar kwaterowania oddziału 120 osób plus 40 furmanów, czyli łącznie 160 osób. Wybrał tę wieś po prostu na dniówkę partyzancką po odskoku z Hajnówki, tak? Po odskoku z Hajnówki, po zgubieniu pościgu sowieckiego, który ruszył wtedy za trzecią brygadą. I w tej
tych właśnie okolicznościach partyzanci znaleźli się w Zaleszanach. I teraz tak, no, bardzo pokrótce przedstawiając przebieg wydarzeń we wsi, to do godziny 13-14, czyli do momentu, kiedy partyzanci zjedli obiad, relacje między nimi a ludnością miejscową były absolutnie normalne. Tam nie działo się nic, co by mogło zapowiadać, że za chwilę no, dojdzie do bardzo dużej eskalacji napięcia i do tragedii. Tą sytuację całkowicie zmienił rozkaz, żeby wieś wystawiła 20 podwód. Bury chciał w Zaleszanach dokonać wymiany części furmanów, których oddział zabrał ze sobą dzień wcześniej w Łozicach i dalej marszrutę kontynuować przy pomocy no, pozostałej części tych furmanów z Łozic i tych wziętych na podwody w Zaleszanach. I tutaj wieś stawiła zdecydowany opór, odmówiła wykonania tego polecenia, no to w praktyce oznaczało szereg takich konfliktowych sytuacji między żołnierzami trzeciej brygady, pamiętajmy cały czas występującymi jako wojsko komunistyczne, a mieszkańcami Zaleszan. W efekcie tam tylko 12 podwód zostało wystawionych, ale mówię, wszystko to już było w atmosferze bardzo dużego konfliktu. I teraz tak, Bury w toku śledztwa, w takim zeznaniu spisanym własnoręcznie w końcu listopada 1948 roku napisał: meldunek ustny złożony przez Rekina doniósł, że Białorusini z wielką niechęcią odnosili się do polskich wojsk. I co znamienne, to polskich wojsk opatrzył cudzysłowem, bo no, dla niego wojsko komunistyczne, rzecz jasna, nie było wojskiem polskim, które odgrywali żołnierze. Dowódcy wszyscy mieli naszywki epoletów sowieckich, to o tym mówiłem, rozkazy wydawali po rosyjsku i ocenił, że doszło do zbuntowania się wsi. W swoim zeznaniu z 11 marca 1949 roku wskazał, że jego żołnierze w Zaleszanach napotkali na odmowę wykonania usług kwaterujących, pomimo że wszyscy posiadali umundurowanie polskie i nie zdradzali, że są partyzantami. I moim zdaniem i Kazimierza, dla zrozumienia mechaniki tego, co się wydarzyło w Zaleszanach, no bardzo istotne jest to, że ta ludność zbuntowała się przeciwko wojsku komunistycznemu. I sądzimy, choć to się no, wymyka z dokumentów, ale tak odwołując się do prawdy życia, to uważamy, że zbuntowała się dlatego, że sądząc, że ma taką, no, zresztą to było zgodne z prawdą, no, bogatą tradycję komunistyczną, takie zaangażowanie w system komunistyczny, ma prawo w stosunku do swojego wojska, do wojska komunistycznego, właśnie tu postawić opór i że to wojsko nie ma prawa domagać się od nich tego rodzaju świadczeń. I w tych szeregu epizodów konfliktowych między usiłującymi wyegzekwować podwodę żołnierzami Burego a mieszkańcami Zalesza, no ta argumentacja siłą rzeczy musiała się pojawiać. I no, rzecz jasna, były to okoliczności no, istotnie obciążające mieszkańców Zaleszan w oczach żołnierzy trzeciej brygady. I to te okoliczności, ten opór wsi tak stanowczy spowodował to, że Bury, zresztą prawdopodobnie z inicjatywy Rekina, podjął decyzję o ukaraniu materialnym mieszkańców Zaleszan poprzez spalenie ich zabudowań. Jednocześnie podjęto decyzję o zlikwidowaniu rozpoznanych aktywistów komunistycznych. Naszym zdaniem to nie miało nic wspólnego z narodowością mieszkańców Zaleszan. Gdyby oni zachowali postawę spolegliwą, a zapewne takową by zachowali, gdyby wiedzieli, że we wsi jest oddział antykomunistycznego podziemia i wydaliby te podwody, to oddział najprawdopodobniej opuściłby wieś i nic tam złego by się nie wydarzyło. I znowu, no odwołując się do takiej prawdy życia, wydaje się, że wieś skomunizowana w momencie, w którym zdaje sobie sprawę, że stacjonuje w niej oddział podziemia antykomunistycznego, czyli z punktu widzenia mieszkańców wróg śmiertelny, to przyjmuje raczej postawę spolegliwą do momentu, w którym żądania zbrojnych sprowadzają się do świadczeń rzeczowych. Tak? No to podpowiada strategia przetrwania, żeby nie generować sytuacji konfliktowej, która no, może spowodować nakręcenie spirali napięcia i w efekcie no, polanie się krwi. Tak?
I to no nie tylko nasza intuicja czy odwołanie się do takiej no, prawdy życia za tym przemawia, ale również materiały źródłowe. I tutaj istotną kwestią, zanim wrócę do tych materiałów, to istotną kwestią jest to, że wobec tej sytuacji skrajnie napiętej we wsi, już po podjęciu decyzji o jej spaleniu, o spaleniu jej zabudowań, żołnierze Burego zastosowali pewien wybieg wobec mieszkańców. Otóż ogłosili, że wszyscy mieszkańcy wsi mają stawić się na zebraniu zwołanym przez wojskowych w największym domu we wsi, domu Dymitra i Włodzimierza Sacharczuków. Dom no, dla dwóch rodzin, tam z zeznań świadków, o ile pamiętam, wynika, że tam miał 7 okien. No, był to dosyć duży budynek, mogący pomieścić większą liczbę ludzi. I w tym budynku mieli stawić się wszyscy mieszkańcy wsi, niezależnie od wieku, czyli od ludzi najstarszych poczynając, a na dzieciach w wieku niemowlęcym kończąc, te dzieci miały zostać przyniesione do tego domu przez swoich rodziców. I podkomendni Burego chodzili od domu do domu i rozkazywali mieszkańcom, żeby wszyscy, z mocnym właśnie naciskiem na wszyscy, stawili się na zebranie w tym domu Sacharczuków. I znakomita większość mieszkańców ten rozkaz wykonała. Eugenia Bazyluk zeznawała 19 lipca 1949 roku, że gdy już dotarła do tego domu Sacharczuków, to tam znajdowało się dużo ludzi, było dużo kobiet z niemowlęciami i małymi dziećmi, chorych również pędzono. Maria Demianiuk w zeznaniu z 21 lipca 1949 roku zeznała: zaszedłszy na miejsce, czyli do tego domu Sacharczuków, zastałam tam już wszystkich zebranych mieszkańców wsi Zaleszany, starych i małych, dzieci i kobiet. No niestety nie wszyscy się tam zgromadzili i doszło do tragedii, o czym za chwilę jeszcze powiem. Natomiast chcę się odnieść do rozpowszechnionego w literaturze przedmiotu poglądu, że no jednak mieszkańcy bardzo szybko zorientowali się, że mają do czynienia z kamuflażem, zorientowali się, że mają do czynienia z wojskiem komunistycznym. To między innymi właśnie Piotr Zychowicz w Skazach na pancerzach tę tezę przedstawia, ale nie jest jedyny. I jako dowód najczęściej podawany jest przykład Łukasza Demianiuka. To był też przedwojenny komunista, a w styczniu 1946 roku sekretarz PPR-u w Zaleszanach. I on, kiedy oddział Burego wszedł do wsi, ukrył się. I no, to jest podawane jako argument właśnie, że on i zresztą wielu innych zorientowali się, że mają do czynienia z partyzantami. Tymczasem lektura zeznań, które Łukasz Demianiuk złożył w lipcu 1946 roku, on zeznawał w sprawie majora Floriana Lewickiego-Kotwicza, Mikołaja Kuroczkina-Leśnego, Adama Kotowskiego-Kłosa i innych, no, prowadzi do wniosków zupełnie odmiennych. Ja tutaj fragmenty zeznania zacytuję, bo one wydają mi się ważne. Demianiuk zeznawał: ja w czasie napadu na wieś byłem w domu i usłyszawszy turkot fur, od razu powiedziałem swoim domowym, że idzie banda i chcąc ukryć się, wybiegłem z domu. Czyli no my zakładamy, że Łukasz Demianiuk mógł być człowiekiem wielu talentów, ale wykluczamy, że po turkocie kół zorientował się, że do we wsi wszedł oddział podziemia antykomunistycznego. To, co naszym zdaniem mógł wiedzieć, to to, że do wsi weszło wojsko. On poza tym, że był sekretarzem PPR-u, to był jeszcze sołtysem. I naszym zdaniem, no, chcąc uniknąć dekretacji zarządzeń tego wojska w kontekście kwaterowania we wsi, czyli tych ciężarów, które się z tym związały w stosunku do swoich sąsiadów, po prostu wykorzystał okazję i się ukrył. Bo zeznawał dalej tak: wybiegłem z domu i poszedłem w stronę stodoły, przy której już była patrol bandycka, która od razu krzyknęli do mnie, dokąd idziesz. Ja powiedziałem, że idę za swoją potrzebą, po załatwieniu się, no i dalej opisuje, że schował się w zabudowaniach gospodarczych swojego domu. I ten wątek, że został zatrzymany przez Burego, żołnierzy Burego, a później puszczony, no też wskazuje na to, że partyzanci wtedy szukali go nie jako aktywisty komunistycznego, bo już bym, mówiąc wprost, nie pozwolili się oddalić za potrzebą, tylko właśnie jako sołtysa, który miał im zorganizować pobyt we wsi, tak?
I druga istotna kwestia wynikająca z zeznań Demjaniuka. Otóż, tak jak powiedziałem, jego syn, młodociany komunista Piotr Demjaniuk, został zastrzelony przez żołnierzy Burego wtedy w Zaleszanach. Był członkiem PPR-u, co wynika z zeznań Łukasza Demjaniuka właśnie. I no, chcąc w czasie tych zeznań w lipcu 1946 roku uprawdopodobnić to, że no, zorientował się, że do wsi weszła banda i tak jak zeznawał i że o tym powiadomił swoich bliskich, zeznawał, że do domu Sacharczuków poszła najpierw tylko jego żona, a ten jego syn, młodociany aktywista komunistyczny, ukrył się w stodole. I dopiero po tym, jak partyzanci nakazali żonie przyprowadzić syna, zresztą pod pretekstem, że podobają im się jego buty i chcą mu te buty zarekwirować, to żona miała się wrócić do domu i zabrać ze sobą syna i dopiero z synem pójść na zebranie. Tymczasem jego żona, Maria Demjaniuk, zeznając w lipcu 1949 roku w śledztwie w sprawie Burego i Rekina, na tę okoliczność zeznała następująco, że wpadł do mieszkania jeden bandyta ubrany po wojskowemu z bronią w ręku i złośliwie krzyknął: natychmiast wraz z całą rodziną iść na zebranie. Wzięłam ze sobą syna Piotra, córkę Annę i udałam się w kierunku podążających innych mieszkańców wsi Zaleszany do domu obywatela Sacharczuka Włodzimierza. Więc jest to zeznanie stojące w zupełnej kontrze do tego, co zeznawał jej mąż. Tak? Z tego zeznania wynika, że od razu z synem poszła na zebranie. Że, no, a dlaczego? No dlatego, że była przekonana, że zebranie organizowane przez wojsko komunistyczne. Tak jest, no władze zarządziły. Eugenia Bazyluk, ona w swoim zeznaniu wskazała, że zorientowała się, że u niej w domu, że ci, którzy są w jej domu, nie są wojskiem komunistycznym, tylko bandytami, po tym jak jeden z partyzantów miał tam dosyć tam złośliwie skomentować kwestię tam wyżywienia, którą im zaproponowała i tak dalej. Tyle, że w swoim zeznaniu dalej stwierdziła: jeszcze po tym, że po podaniu obiadu partyzantom jeszcze dałam jeść dla świń i już nie wracałam do domu, a poszłam do sąsiada. W domu pozostała tylko chora matka, która leżała w łóżku, córka była u sąsiadki, męża w tym domu również nie było. Zatem no, czy tak się zachowuje kobieta, która zdaje sobie sprawę, że we wsi znajduje się wróg śmiertelny, czyli oddział podziemia niepodległościowego? Zobaczmy, puszcza swoją córkę do domu sąsiadki, zapewne po to, żeby tam się ona pobawiła z koleżanką. Zostawia w domu swoją chorą matkę, sama idzie do sąsiada zapewne na pogaduszki. No odpowiedź wydaje się zupełnie oczywista. Nie, tak się nie zachowuje osoba, która ma świadomość, że we wsi są partyzanci. I wreszcie ostatnie świadectwo, które chciałem przywołać, takie no, najbardziej tragiczne w kontekście losu rodziny Nikity Niczyporuka, to jest zeznanie jego córki. Ona wtedy miała 11 lat i to zeznanie składała we wrześniu 1996 roku w czasie postępowania już tutaj prowadzonego współcześnie. Powiedziała tak, że z domu mojego na zebranie poszła matka z ojcem, to znaczy matka chciała iść, ale po pewnym czasie wróciła do domu, bo obawiała się zostawić trójkę małych dzieci i to jest bardzo ważny fragment, myśląc, że będą wywozić na roboty, za nią na zebranie poszłam ja i moja starsza siostra. Czyli byli przekonani, że wojsko za karę może ich wywieźć na roboty. No to jest oczywiste, że to mogło być dedykowane wyłącznie do wojska rządowego, reżimowego, komunistycznego, a nie do partyzantów. I co znamienne, Nikita Niczyporuk, z uwagi na no, nieobecność, na ukrycie się Łukasza Demjaniuka, on był zastępcą sołtysa, to na niego, na nim spoczywał ten ciężar wykonywania poleceń partyzantów. To on organizował na polecenie partyzantów zbiórkę owsa przed południem. Zbiórka ta zresztą została przeprowadzona bez żadnych tam ekscesów. To on usłyszał od jednego z funkcyjnych Burego, że za wykonanie rozkazu wystawienia 20 podwód odpowiadasz głową, po czym został zaprowadzony przed oblicze Burego i Bury z nim przeprowadził rozmowę, zresztą w języku rosyjskim. W czasie tej rozmowy powiedział Niczyporukowi, że oni są oddziałem, który no, udziela wsparcia Armii Czerwonej. Więc ten człowiek miał największy, najczęstszy kontakt z partyzantami i jednak no, on, bo należy założyć, że ta decyzja tragiczna w skutkach żony, żeby wróciła do domu, no, została podjęta po konsultacji z mężem, i czyli również on no, nie zdawał sobie sprawy, że mają do czynienia z oddziałem podziemia. Ja się tak naprawdę dopiero rozwinąłem, bo tutaj... No, rozumiem, to są bardzo istotne, zwłaszcza w
Ja się dopiero zacząłem rozwijać. No proszę Państwa, ja jednak tych Zaleszan jeszcze chciałbym... Ale to oznacza, że tych Zaleszan tak naprawdę nie będziemy mieli omówionych, tak? No proszę mi dać szansę. Otóż proszę Państwa, to już bardzo skrótowo, no odsyłam do artykułu, ale co istotne, ze wszystkich tych, którzy przyszli do domu Sacharczuków, poza wyprowadzonym z tego domu wcześniej, wywołanym Piotrem Dymianiukiem, tym młodocianym aktywistą komunistycznym, nikt nie zginął, bo nikt nie miał zginąć. To zebranie zostało zwołane po to, żeby żołnierze Burego podpalali zabudowania wsi opróżnione z ludzi. I to wynika z zeznań właśnie złożonych w latach już współczesnych przez kilka osób. Przywołam przynajmniej jedno zeznanie. To jest zeznanie kobiety, która wtedy miała 19 lat i przebywała w Zaleszanach u swojego ojca chrzestnego, bo ten dom Sacharczuków też został podpalony, tylko mechanika jego podpalenia była inna niż podpalania tych wsi, tych zabudowań we wsi. Otóż tamte były podpalane w kilku miejscach, obkładane wiązkami słomy i szybko płonęły, natomiast ten dom, w którym byli zgromadzeni ludzie, został zapalony pociskiem zapalającym strzechę i dynamika palenia się tego domu była taka, że wszyscy ci ludzie z tego domu zdążyli wybiec, bo tym ludziom z założenia nie miało się cokolwiek stać. I ta kobieta zeznawała tak, że gdy wybiegłam z tego domu, to już cała wieś się paliła. Dom, w którym była zgromadzona ludność, musiał być zapalony na końcu, bo w stosunku do innych domów nie palił się tak dużym ogniem. Wszystkim, którzy zgromadzeni byli w tym domu, to udało się uciec, ale ostatni to wyskakiwali z ognia. No to jest bardzo ważne, że tych ludzi nie spędzono do tego domu po to, żeby im tam zrobić krzywdę, tylko właśnie po to, żeby no, palić zabudowania opróżnione z ludzi. I w tym kontekście no, ważne jest, i to też pokazuje jakość tych zeznań z lat 40., zeznanie Marii Demianiuk, która zeznała, że w tym domu Sacharczuków doszło do selekcji narodowościowej. To jest też no, bardzo istotny wątek. Ona zeznała, że w pewnym momencie do tego domu wszedł dowódca bandy i powiedział obecnym, aby osobnicy narodowości polskiej wyszli z mieszkania i szli do domu. I że na jego wezwanie miało wyjść 10 osób. Uciekająca ludność została obstrzelona z broni automatycznej, przy czym zostało wiele osób zabitych i rannych. I to rzekome strzelanie z broni automatycznej do ludzi uciekających z tego domu Sacharczuków no, powtarzane było w innych zeznaniach składanych w latach 40. Tymczasem to nie jest prawda. Z zeznań współczesnych wynika jasno, że do tych ludzi nikt nie strzelał i dlatego mogli z tego domu uciec. A ta selekcja narodowościowa, proszę zwrócić uwagę, to już jest budowanie tej tezy, że mordowano ludzi za przynależność do narodowej, do mniejszości narodowej. Tylko ta selekcja miała sens tylko wtedy, gdyby no za chwilę rzeczywiście do tych, którzy zostali w tym domu, strzelano, także miano ich zabić. Tak? Tymczasem tak nie było. Dlatego właśnie no, te zeznania były tak budowane, a Bury, który był rozkazodawcą i który to właśnie on prawdopodobnie był w domu Sacharczuków i obwieścił mieszkańcom, że wieś zostanie spalona, no doskonale wiedział, że ci ludzie za chwilę z tego domu wybiegną, tak? I że im się krzywda nie stanie. Natomiast niestety nie wszyscy wykonali rozkaz pójścia do tego domu Sacharczuków. Niektóre osoby zdecydowały się ukryć w swoich zabudowaniach, czy też ukryć swoje małe dzieci. I to jest ten no, najbardziej tragiczny element historii Zaleszan, bo w płomieniach domów podpalonych przez żołnierzy Burego, naszym zdaniem przy świadomości, że no, te domy są opróżnione z ludzi, zginęło 10 osób, 10 niewinnych osób, w tym dwie kobiety i 7 dzieci. Tak? Przy czym no, też trzeba bardzo jasno i mocno podkreślić, że nie było to objęte ani rozkazem Burego, ani jego zamiarem. No, to była tragiczna historia, natomiast no, oczywiście on pewnie powinien założyć, że nie wszyscy wykonają jego rozkaz, natomiast no, nie było jego celem spowodowanie krzywdy tych,
tych ludzi i kilka zeznań w tym wątku też chciałbym jednak poruszyć. Otóż zeznający w sierpniu 96 roku mieszkaniec wsi Zaleszany, no człowiek musiał być bardzo dużym wrogiem partyzantki antykomunistycznej. Jego ojciec był członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Jego brat był funkcjonariuszem UB i został zastrzelony w maju 45 roku przez pierwszy szwadron 5 Brygady Wileńskiej. Ten sam człowiek później był funkcjonariuszem UB, zeznał następująco. Z tego co wiem, to w kilku domach zostali też ludzie. Chyba się ukryli i potem spalili się razem z zabudowaniami. Ten Nikita Niczyporuk, który poniósł największą stratę, bo tam, jak mówiłem, 7 osób z jego rodziny spłonęło, zeznawał w lipcu 49 roku następująco. Zastałem płonące zabudowania oraz zamordowaną żonę Marię, zamordowaną, czyli rozumiemy, że zastrzeloną, oraz 3 synów, których bandyci wrzucili do ognia, oraz zamordowanego brata Jana, jego żonę Natalię i dziecko, których po zastrzeleniu również bandyci wrzucili do ognia. Żonę wyciągnąłem z ognia i po odejściu bandy odwiozłem do szpitala w Bielsku Podlaskim, która po 3 dniach tam zmarła. I teraz tak, proszę Państwa, pochylając się w bezradnym współczuciu nad tragedią tej rodziny, to mamy taki tutaj przykład właśnie tej tezy propagandowej, że działania żołnierzy Burego przypominały najgorsze wzorce z okresu okupacji niemieckiej. Tymczasem, gdyby to zeznanie przeanalizować na spokojnie, to naszym zdaniem ono jest niewiarygodne. Z tego względu, że jeżeli ktoś został zamordowany, czyli zastrzelony i następnie wrzucony do ognia, to naszym zdaniem nie jest możliwe, żeby następnie 3 dni po wyciągnięciu tego kogoś z ognia zmarł w szpitalu. Tak? I ten sam Nikita Niczyporuk, zeznając w toku procesu Burego i Rekina, zeznawał już odmiennie. Powiedział tak, wbiegłem z płonącego domu i pobiegłem do swoich zabudowań, które również się już paliły. Rodzina moja składająca się z 7 osób spaliła się. Czyli nie to, że zostali zastrzeleni i wrzuceni do ognia, tylko po prostu spłonęli w tym zabudowaniu, gdzie się ukryli. Tak? Tak to niestety wyglądało. W Zaleszanach, wbrew twierdzeniu propagandy komunistycznej, nie zastrzelono ani kobiety, ani dziecka. Te ofiary, jak mówię, były ofiarami przypadkowymi, niezałożonymi przez oddział. Rozumiem, że tutaj już zdecydowanie czas na Zaleszany wyczerpałem. Jeszcze tak, ale kilka słów chociaż coś wydarzyło o Wólce Wyganowskiej. Tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Wólkę Wygonowską, to na początku kilka danych. Mianowicie to była też stosunkowo duża wieś. Ona łącznie z kolonią liczyła 53 zabudowania, we wsi mieszkało 239 osób, a na kolonii 64, co daje około 300 mieszkańców i 53 budynki mieszkalne. W Wólce Wygonowskiej zastrzelono 2 mężczyzn i spalono 4 budynki mieszkalne we wsi, 2 budynki mieszkalne na kolonii, łącznie 6 budynków mieszkalnych, kilkanaście budynków gospodarczych. Czyli z 300 mieszkańców zastrzelono 2 osoby i na 53 budynki mieszkalne spalono 6. Więc tutaj już trudno mówić o jakiejkolwiek pacyfikacji. Naszym zdaniem zastrzelono osoby, co do których 3 Brygada NZW pozyskała wiedzę między 27 stycznia a 29 stycznia 1946 roku. Co istotne, jak oddział szedł w stronę Hajnówki, to przechodził przez Wólkę Wygonowską. Wtedy zatrzymano 4 furmanów, których używano później do transportu. Mieszkańców Wólki Wygonowskiej. 2 z nich zostało zwolnionych w Łozicach 28 stycznia. 1 towarzyszył oddziałowi aż do Puchał Starych do 31 stycznia 1946 roku i został zastrzelony pod Puchałami. 4 towarzyszył oddziałowi co najmniej do Krasnej Wsi do wieczora 29 stycznia 1946 roku. I nasza hipoteza jest taka, że to od tych ludzi, pamiętajmy, że żołnierze Burego występowali przed furmanami jako grupa komunistyczna. Tam z zeznań jednego z tych furmanów, Teodora Roszczenko, wynika, że dopytywali się o funkcjonariuszy UB, o członków partii. To właśnie od tych furmanów pozyskano informacje, w wyniku których został zastrzelony Jan Zinkiewicz i Stefan Babulewicz. I co istotne, w zeznaniach
W materiałach procesowych mamy zeznanie Marii Zinkiewicz, to żony jednego z zastrzelonych. Ona w lipcu 1949 roku zeznawała następująco. Przyszedł do mnie do mieszkania Stefan Babulewicz, który to powiedział, że w naszej wsi Wólka Wygonowska znajdują się goście. Na powyższą wypowiedź wspomnianego gospodarza mocno się przelękłam, ponieważ kilkakrotnie przedtem przechodziła banda, zabierając poszczególnym gospodarzom konie, ubrania i inne rzeczy. Widząc mnie przelękniętą, Babulewicz nadmienił, abym się nie bała, ponieważ nic złego we wsi nie zrobią. Następnie zapytał mnie, gdzie jest mój mąż, na co mu powiedziałam, że wyszedł, lecz gdzie tego nie wiem. I po tym Babulewicz opuścił mieszkanie. Co z tego wynika? Otóż, proszę Państwa, wynika z tego to, że partyzanci szukali Jana Zinkiewicza i zadaniem doprowadzenia go do oddziału obarczyli wcześniej spotkanego Stefana Babulewicza, który też miał zostać zlikwidowany, czyli nie byli to przypadkowi ludzie. Babulewicz uznawał oddział Burego za swoje wojsko, za wojsko komunistyczne, tak? Jego, no, mówił, że przyszli goście i nie bój się, oni ci nic nie zrobią. Dlatego też poszedł zgodnie zapewne z poleceniem żołnierzy Burego odnaleźć Jana Zinkiewicza. To zresztą go nie dziwiło, że ma go odnaleźć, tak? I znamienne, proszę Państwa, jest końcowy fragment zeznań Marii Zinkiewicz. Ona zeznała tak. Nadmieniam, że przed spaleniem naszej wsi banda zabrała ze sobą dwóch gospodarzy, Karpiuka Teodora i Karpiuka Mikołaja, lecz po pewnym czasie wyżej wymienieni powrócili z powrotem. Z jakiego powodu zabrali ich wspomniani bandyci, gdzie oni chodzili, tego ja nie wiem. No, jest tutaj, wydaje się, sugestia, że Karpiukowie mogli mieć związek ze śmiercią jej męża, no przez to, że przekazali oddziałowi jakieś informacje na ich temat. I znamienne w tym kontekście jest zeznanie Teodora Karpiuka. Wydaje się, że no, powinno być bardzo szczegółowe, no bo on mógł śledczym dać materiał, dać informację, z jakiego powodu zginęli ci dwaj mężczyźni w Wólce Wygonowskiej. Zatem mówię, przesłuchanie powinno być drobiazgowe. Tymczasem Karpiuk zeznał następująco. Do wsi Krasna Wieś zajechaliśmy wczesnym rankiem 29 stycznia 1946 roku. Ze wsi Krasna Wieś z bandą nie wyjeżdżałem w dalszą podróż, gdyż udało mi się skryć u niejakiego gospodarza. Po odjeździe bandy ze wsi Krasna Wieś udałem się do domu, do wsi Wólka Wyganowska, która to wieś została spalona wieczorową porą 29 stycznia. Spalenia wsi dokonała ta sama banda, która poprzednio tego samego dnia dokonała spalenia wsi Zaleszany. W chwili pożaru w naszej wsi banda dokonała morderstwa i tak dalej. Całą bandą, która dokonała spalenia naszej wsi, jak również w chwili mojej obecności przy bandzie, dowodził tam wojskowy w stopniu kapitana. Co jest ważne w tych zeznaniach, proszę Państwa? Otóż Karpiuk, wbrew faktom i oczywiście wbrew wiedzy przesłuchującego go funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, buduje oto taki scenariusz zdarzeń, że 3. Brygada NZW jest w Krasnej Wsi rano 29 stycznia, skąd udaje się do Zaleszan, które pali, a później pali Wólkę Wygonowską. Gdy tymczasem no, dla funkcjonariusza UB było jasne, że było dokładnie odwrotnie, to znaczy Zaleszany zostały spalone rankiem 29 stycznia, Wólka Wygonowska, przepraszam, inaczej, Zaleszany zostały spalone w okolicach godziny 17 29 stycznia, po czym spłonęła Wólka Wygonowska, a do Krasnej Wsi oddział wszedł nie rano 29 stycznia, tylko późnym wieczorem. I po co tak Karpiuk zeznawał? Zeznawał tak dlatego, żeby no, wykazać, że jego nie było w Wólce Wygonowskiej, kiedy dochodziło, kiedy oddział Burego wszedł i dokonał tam tych dwóch likwidacji plus spalenia gospodarstw. I dlatego też zeznawał, że całą bandą, która dokonała spalenia naszej wsi, jak również w chwili mojej obecności przy bandzie, czym akcentował, że jego nie było w Wólce Wygonowskiej, gdy tymczasem był. I to są, proszę Państwa, no, te elementy, które mówię, w normalnym postępowaniu. No, wszystko wskazuje na to, że no, to być może on był osobą, która wskazała Stefana Babulewicza i to się dalej tak potoczyło. W każdym razie no, na tym przykładzie widać wyraźnie, że resort nie chciał tego ustalić. I widać również, że to były selektywnie wykonane wyroki. Powtarzam, dwie osoby z miejscowości zamieszkałej przez 300 osób. Tak? No, tyle w skrócie na Wólki Wygonowskiej. Dziękuję bardzo. Wypowiedzi pana Cenasa pojawia się kwestia furmanów. Wiemy, że to byli to ludzie, którzy najdłużej, to miejscowi furmani, którzy najdłużej przebywali w efekcie z żołnierzami 3. Brygady. I wiemy, że część z tychże furmanów, z tych osób została zabita, zlikwidowana przez żołnierzy 3. Brygady.
Pojawia się też w związku z tym pewna teza, teoria, że jest ona nawet w tej chwili dość szeroko powielana, przynajmniej przez część środowisk białoruskich, że zabicie tych Furmanów było motywowane względami narodowościowymi i religijnymi. To znaczy Bury jako dowódca żołnierza dał rozkaz likwidacji części tych ludzi, ale wcześniej miano dokonać selekcji, to znaczy katolików, domyślę Polaków, puścić wolno, Białorusinów, prawosławnych zabić. Ja mam pytanie do pana doktora Krajewskiego. Czy ta teza, ona jest już mówię, bardzo powszechna się staje, jest uprawniona, czy jest prawdziwa w świetle pańskich badań? Parę zdań na ten temat trzeba będzie powiedzieć. Pierwsza grupa Furmanów była wzięta w Łozicach, gmina Orla. 97% mieszkańców gminy Orla to są Białorusini, to są prawosławni. Ta garstka nie Białorusinów zapewne mieszkała w samej Orli. Ludzie byli wzięci, dziaskowi ludzie, więc można przypuszczać, że w tej grupie w ogóle Polaków, katolików nie było. Potem kilkunastu z nich zwolniono. Oni nie byli poddani żadnym represjom i zastąpiono 14 wziętymi w Krasnej Wsi, wśród których był jeden, może najwyżej dwóch Polaków. W chwili, gdy decydował się los Furmanów, było ich przy oddziale Burego no, nie mniej niż 40. I w całej tej grupie mogło być najwyżej właśnie dwóch, prawdopodobnie jeden Polak, to są te osoby z Krasnej Wsi. Spośród co najmniej 10 Furmanów wypuszczonych przez żołnierzy Burego przed egzekucją pod Puchołami Starymi, absolutną większość stanowili Białorusini. No, mogę jeszcze dodać, że wśród tych, którzy zginęli, byli nie tylko prawosławni, był też jeden człowiek wyznający, był baptystą. Tak. Więc nie był prawosławnym, ale też go chyba policzono w poszedł świętych cerkwi prawosławnej. Więc w moim ocenie nie można mówić o przyjęciu kryterium narodowościowego lub wyznaniowego, który by tutaj decydował o śmierci lub o zwolnieniu poszczególnych Furmanów. Uważam, że kryterium podziału tych ludzi na tych, którzy zostali zastrzeleni, na tych, którzy zostali puszczeni wolno, to był stosunek do państwa polskiego, do reżimu komunistycznego, no i będąca konsekwencją tego stosunku gotowość do współdziałania z komunistyczną grupą operacyjną, za jaką wobec Furmanów podawali się partyzanci Burego. Zresztą no, przypomnijmy, że podczas procesu Bury krótko powiedział, że powodem było ustosunkowanie się do nielegalnych organizacji, czyli niepodległościowych. Tak jak już mówił mecenas Wąsowski, w śledztwie prowadzonym przez ubeków w gruncie rzeczy była pewna przyjęta teza propagandowa i nie chodziło o ustalenie prawdziwych okoliczności. Burego i Rekina przepytywano o różne rzeczy nie mające istotnego znaczenia. Natomiast tego zasadniczego pytania, jaki był powód, że jedni ci wozacy zginęli, a drudzy nie, po prostu o to ich nie pytano. No, była już gotowa, ukuta teza propagandowa. A dodajmy, że przecież śledczy mieli no, pewien aparat, pewne narzędzie do wydobycia prawdy z Burego, czy agenta celowego o pseudonimie Jastrząb, do którego Bury miał pewne zaufanie i przed którym się całkowicie rozkonspirował. Jednak ten agent nie był zadaniowany na zadanie tego rodzaju pytania Buremu. To dla śledztwa było po prostu nieistotne. Była gotowa teza, wedle której cały późniejszy scenariusz miał być ukuty. I tutaj mecenas już przywoływał te bardzo charakterystyczne zeznania Teodora Karpiuka, o którym żona tego Zienkiewicza mówiła, że został zabrany przez bandę, ale po pewnym czasie do domu wrócił, a gdzie i w jakim celu chodzili, to ona nie wie. I śledczy dalej nie drążą, nie pytają, gdzie i w jakim celu chodzili, bo mają ten cel, tę tezę propagandową już gotową.
No oczywiście nie starano się też zlokalizować wszystkich furmanów, którzy zostali puszczeni wolno, oni się sami nie zgłaszali, a tych, do których dotarto, no to też o to specjalnie nie pytano. Znaczy pytano, ale była taka ta teza też gotowa. Bardzo charakterystyczne są zeznania osób z sierpnia 49 roku, taka grupa, która wyjechała w teren, przesłuchała wtedy kilkanaście osób, ich zeznania nie były istotne, nikt z nich nie był furmanem, ale w każdym z tych zeznań pojawiała się już taka jak gdyby z matrycy teza ta propagandowa. Zacytuję właśnie zarys tej wypowiedzi. Cel uprowadzenia, tu chodzi o furmanów, przypuszczam, że był ten, ponieważ oni byli narodowości białoruskiej, zaś bandyci nad Białorusinami mścili się i pod groźbą użycia broni i śmiercią pod przymusem wyganiali do Związku Radzieckiego. I w tej grupie jako pierwszy przesłuchiwany jest jedyny przyznający się wówczas z tej grupy do narodowości polskiej Michał Łobasiuk, członek Gminnej Rady Narodowej. I no, pytany to też jest cel propagandowy, właśnie pierwsze te zeznanie w tym cyklu ma złożyć Polak i on właśnie też wskazuje tak, to jest taki zapis. Ponadto nadmieniam, że uprowadzeni byli narodowości białoruskiej, którzy nie wrócili. Natomiast z nimi pojechali dwaj narodowości polskiej, Podgórski Jan, syn Stanisława, i Matysiak Adam, również mieszkańcy Krasnej Wsi, gmina Boćki, którzy na następny dzień wrócili z furami do domu. A o pozostałych furmanach z Krasnej Wsi, którzy zostali wypuszczeni przez partyzantów, nie znajdziemy w tym protokole z przesłuchania nic, pomimo wyraźnego pytania u Beka o zwolnionych. Zapewne przesłuchiwany opowiedział o nich, tyle że wskazał ich jako osoby narodowości białoruskiej, co z kolei nie odpowiadało jak gdyby tezie prowadzącego przesłuchania u Beka i tego fragmentu po prostu nie wpisał do protokołu. Ale już potem na procesie Łobasiuk nie zdecydował się zeznawać, że wypuszczono Polaków, a zabito Białorusinów. No stwierdził jedynie, że zwolnieni zostali dlatego, gdyż mieli słabe konie lub słabe wozy. To jest taka wersja, którą ci, którzy ocaleli z oczywistych względów, rozpowszechniali, bo oczywiście byliby podejrzani, gdyby powiedzieli, że partyzanci nie mieli do nich żadnych zastrzeżeń. Zostaliby posądzeni o jakąś współpracę, sprzyjanie ruchowi niepodległościowemu, wpadliby przez to w niebywale duże kłopoty. I tę tezę o kryterium narodowym zastrzeżonych formanów właśnie dopełnili ci dwaj funkcyjni, których imiona i nazwiska przywołał już mecenas Wąsowski. Ja nie będę może, ale to jednak powtórzę dla porządku. Józef Puławski-Gołąb i Antoni Cylwik-Szczygieł. Oni właśnie zeznawali, że w grę wchodziło kryterium narodowościowe, ale to była cena ich życia. Tak jak mówił mecenas, ich podkomendni mający znacznie mniejsze przewiny wobec reżimu komunistycznego ginęli przed plutonami egzekucyjnymi, a oni wyszli z życiem. Wyszli z życiem, no podporządkując się założeniom śledztwa i potem procesu. Ale skoro odrzuciliśmy tezę o narodowościowym czy wyznaniowym kryterium przyjętym wobec zabitych furmanów, no to jakie były powody ich śmierci? O kilkanaście lat temu, wędrując z mecenasem Wąsowskim po Podlasiu, mieliśmy okazję rozmawiać z członkiem WiN-u, który mieszkał w pobliżu Puchał Starych. Jego kolegą był Józef Korzeniewski, OSA, dowódca drużyny w trzeciej brygadzie, tam brał udział w tych wydarzeniach, o których tutaj mówimy. I kilka miesięcy po śmierci furmanów, OSA zapytany przez tego naszego rozmówcę o powód rozstrzelania furmanów, odpowiedział, że ci, którzy zostali zastrzeleni w lesie pod Puchałami Starymi, cytuję, wygadali sobie swój los. Z relacji OSY bowiem wynikało, że w trakcie, kiedy byli przy oddziale, partyzanci prowadzili z nimi rozmowy o miejscowych realiach, zadawali im pytania o ludzi z ruchu, czy prawda, kto tutaj popiera władzę, kto jest przeciwko tej władzy. Czyli zatem z tej relacji osoby wynikało, że o losie furmanów przesądził ich stosunek właśnie do państwa polskiego i do władz komunistycznych i ta gotowość do współdziałania z komunistyczną grupą operacyjną, za jaką brali partyzantów Burego. Prawdopodobnie padały tam jakieś też ze strony partyzantów propozycje co do współpracy i no, niektórzy z tych furmanów widocznie wskazywali no, Polaków, których uznawali,
osoby, które uznawali za sprzyjające podziemiu, informowali o tym, co się dzieje w okolicy i to zdecydowało, że zostali zaklasyfikowani jako osoby no, działające na szkodę miejscowej społeczności, na szkodę miejscowego ruchu niepodległościowego. I przyjęty przeze mnie tok rozumowania jak gdyby potwierdza okoliczność, że jeden z wozaków został, z tych furmanów, został wyreklamowany przez furmanów z Krasnej Wsi, przez sąsiadów swoich polskich, którzy z innej wioski, rozmawiając z burmistrzem, zagwarantowali, że to jest porządny człowiek. A jest to kwestia porządności. Stosunek do no, rzeczywistości, do władzy komunistycznej, do ruchu niepodległościowego. Ktoś, kto był porządnym człowiekiem, tak jak gwarantowali ci wysłannicy z wioski, no, nie ucierpiał, puszczono go. Oczywiście ci oponenci, którzy prowadzą z nami polemikę, twierdzą, że to jest mało prawdopodobne, naiwne, by furmani uwierzyli, że mają do czynienia z grupą operacyjną. Mecenas już mówił, pagony, rozmowy po rosyjsku. Do końca my wierzymy, że ci ludzie do końca nie mieli świadomości, że mają do czynienia z partyzantami. No ktoś powie, no tak, no ale przecież widzieli furmani, że płoną Zaleszany, że spalono kilka zabudowań w Wólce. To była codzienność wsi białostockiej. Komunistyczne grupy operacyjne wielokrotnie stosowały tego rodzaju represje. Ja wymienię tutaj kilka wsi, które poszły z dymem. Guty Bujno, Żale, Króle, Brzeziny, Mieszuki, Tybory Kamionka, Łępice, częściowo Dobrowe Moczydły, częściowo Kuczyn. Palono też w Kłyzówce pod Drohiczynem. Niektóre z tych pacyfikacji miały przebieg krwawy, gdzie ludzi rozstrzeliwano, zabijano na miejscu. Więc to jakby nie było nic takiego niezwykłego, że komunistyczna grupa operacyjna działa w taki sposób. Jest bardzo charakterystyczne zeznanie Włodzimierza Kuptela z marca 2003 roku, gdzie on opisuje właśnie zachowanie tej grupy, opisuje dowódcę z pagonami oficera sowieckiego, czerwoną gwiazdą na czapce, opisuje jak ci furmani jedli z partyzantami Burego, których brano za kabewistów. I w momencie, kiedy zwalniano tych furmanów, którzy mieli wyjść już żywi, wrócić do domów, Bury, który zresztą mówił do nich po rosyjsku, powiedział im, że mają tu czekać na samochody innej grupy operacyjnej, które po nich przyjadą. Czyli do ostatniej chwili utrzymywano kamuflaż. Gdyby furmani się zorientowali, że to są partyzanci, a nie komunistyczna grupa, nie byłoby sensu do ostatniej chwili utrzymywania tego kamuflażu. No, zeznanie Kuptela no, potwierdza, że ci ludzie nie mieli świadomości, że mają do czynienia z partyzantami. I zanim mi szanowny kolega odbierze głos, to jednak przywołam tutaj też pewną analogię. Ostatni dowódca pasu okręgu Białystok, Tadeusz Bogatko-Plon, w swoim oddziale miał kilku żołnierzy z brygady Burego. I stosował też tą technikę, że operując w terenie podawali się za komunistyczną grupę operacyjną. I pan Michał Stapiuk odnalazł bardzo ciekawe meldunki z akcji likwidacyjnych wykonanych przez Plona. Ja przytoczę dwa małe fragmenty. Meldują, że 18 grudnia 1948 roku zatrzymaliśmy członka PPR z Białegostoku, niejakiego Franciszka Matczaka, który poruszył się na terenie powiatu Bielsko-Podlaski, a gdyśmy wdali się z nim w rozmowę, to Matczak Franciszek wyraził się, że partyzantów wszystkich trzeba wywieszać, że rząd za mało jeszcze wymierza karę. Zaliczyliśmy Matczaka Franciszka jako wroga Armii Podziemnej, a współpracownika UB za działalność tą został skazany na karę śmierci i został wykonany wyrok. I jeszcze jeden meldunek. Dnia 5 stycznia na terenie powiatu Bielsko-Podlaski zastaliśmy na kwaterze szpicla UB niejakiego Żochowskiego Czesława z miasta Brańska, który przyznał się do swojej pracy szpiegowskiej, a licząc nas za UB podpisał zobowiązanie wydawać partyzantów. Za działalność tę Żochowski Czesław został ukarany śmiercią. Dnia 6 stycznia wyrok wykonano. A więc no jednak wydaje mi się, że ten przypadek grup Plona uwiarygadnia działania partyzantów Burego, co do których no, zatrzymani furmani wierzyli do końca, że mają do czynienia z komunistyczną grupą operacyjną. Dziękuję. Ja również. Obiecuję Państwu, że będzie jeszcze najciekawsza część każdego spotkania, czyli dyskusja, ale pozostaje jeszcze jeden bardzo istotny wątek. Chciałbym teraz oddać głos panu Michałowi Stapiukowi. Chciałbym, żeby Pan Michał przedstawił nam wszystkim Państwu, powiedział nam, co się stało w
innych wioskach Białostoczyzny, w tym czasie była barykada, to już jest początek lutego 1946 roku. Co się stało? W istocie, co się stało w Szpakach, we wsi Zanie i wiosce Końcowizna? A więc tak, szanowni państwo, 2 lutego 1946 roku 3 Brygada przeprowadziła pacyfikację jeszcze 3 miejscowości. I wydaje się właśnie, że ten moment rozpoczyna wykonywanie rozkazu komendy okręgu, czyli tego rozkazu z września. Zapewne w międzyczasie uległ on pewnemu przeformułowaniu, ale wcześniejsze działania na pewno nie są wynikiem tego rozkazu. Tak jak tu wcześniej pan mecenas mówił, pan doktor, Zaleszany, Wólka, Wygonowska zostały spalone z rozkazu Burego i była to jego autonomiczna decyzja. Oraz rozstrzelanie furmanów posiadało również ten charakter. 2 lutego oddział przystępuje do wykonywania rozkazu komendy okręgu. I oddział dzieli się na, rozchodzi się poszczególnymi plutonami. Tu nie wiemy dokładnie, czy wszystkie 3 plutony przystąpiły do palenia wsi pojedynczo, czy też w przypadku wsi Szpaki i Końcowizny 2 plutony, Wiarusa i Leszka, działały wspólnie. Nie mamy tutaj pewności. Istotne jest, że pluton podporucznika Jana Bułkuszewskiego Bitnego działał samodzielnie i jemu w udziale przypadła pacyfikacja wsi Zanie, czyli tam, gdzie doszło bez wątpienia do największej tragedii. Ale może zacznijmy od początku. A więc, bo będzie to ważne, szanowni państwo, żeby odtworzyć, jakie rozkazy Bury wydał Bitnemu. Więc prześledzimy sobie najpierw, zaczniemy od wsi Szpaki. Otóż wieś ta, w ogóle wszystkie 3 wsie, które są pacyfikowane, one leżą już w zachodniej części ówczesnego powiatu bielskiego. To nie jest ta część wschodnia, tak Zaleszany i Wólka Wygonowska, zdominowana przez żywioł białoruski. Część zachodnia powiatu, to już jest ten teren operacyjny oddziałów partyzanckich podziemia niepodległościowego. On już jest w większości zamieszkiwany przez Polaków. Także wsie te nie są już czysto białoruskie. Tam jest już jednak pewien procent ludności polskiej i one są, można powiedzieć, takimi enklawami rozrzuconymi wśród już przeważającej ludności polskiej. W każdej z tych wsi, szanowni państwo, działa komunistyczna bojówka uzbrojona przez władze komunistyczne i te bojówki funkcjonują oczywiście za ich zgodą. Mówię tu o Zaniach i Szpakach. 3 bojówka działa we wsi Końcowizna, to już jest powiat bielski, czyli już ten całkowity matecznik podziemia narodowego. Ta wieś uzbraja się nieco później niż te 2 wcześniejsze, bo uzbraja się w połowie stycznia 1946 roku. Tu mamy relację, mamy zachowaną dokumentację, która wskazuje na to, iż w połowie stycznia zaopatrzyli się w broń w Surażu. I stanowią te wsie takie uzbrojone punkty na terenie operacyjnym podziemia niepodległościowego. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy tych wsi, ale pewne grupy mężczyzn. NZW zdaje sobie z tego sprawę, gdyż we wszystkich tych wsiach posiada siatkę wywiadowczą. I tak, oddział pod dowództwem pluton Wiarusa i Leszka lub samego Wiarusa, istnieje możliwość, że przy tym oddziale przebywał wówczas Bury, chociaż nie ma pewności. Wchodzi do wsi Szpaki 2 lutego i wymierza bardzo precyzyjne uderzenia w miejscową agenturę. Jeden z mieszkańców, Jan Szeszko, podejmuje obronę, strzela, zostaje zlikwidowany. Generalnie wieś ta stawia opór, ale zostaje on bardzo szybko zlikwidowany. 6 mężczyzn z tej wsi ginie od kul partyzanckich. Co ważne, miejscowa ludność zdaje sobie z tego sprawę, gdyż dlaczego i kto zginął, gdyż zachowało się kilka relacji. Jedna z nich, szanowni państwo, brzmi w taki sposób, bo podkreślmy, że część tej siatki NZW to była ludność prawosławna. To też pokazuje, że wydarzenia te nie miały narodowościowego charakteru. Oczywiście i w samej 3 Brygadzie też były osoby, zresztą pacyfikujący wieś Szpaki podporucznik Włodzimierz Jurasow Wiarus był prawosławny. Ale jedna z mieszkaniec Szpaków, szanowni państwo, jak umotywowała to, że
tak precyzyjnie podpalano zabudowania, czyli agentury, czy też współpracowników i likwidowano tych mężczyzn. Ona zdała taką relację białoruskiemu dziennikarzowi. Mogę się tylko domyślać, że oni już wcześniej wiedzieli, kogo trzeba zabić i spalić. I to musiał powiedzieć ktoś z tutejszych. Był u nas taki jeden, Andrzej Filipczuk, prawosławny, który chodził z tymi bandami. Potem, jak ich rozbili, to on uciekł do Bielska. W Bielsku też długo nie wysiedział. W końcu wrócił do Szpaków i zaczął gospodarzyć. Długo to nie trwało. Znaleźli go pod lasem z kulą w głowie. I tak trzeba. I z prawosławnych też trafiali się bandyci. Czyli, szanowni państwo, zapewne ten jeden z siatkowców, czy też z członków oddziału, po pacyfikacjach, tak, służył w oddziale, po pewnym czasie wrócił do wsi, mieszkańcy oskarżając go o to, że on jako członek NZW wskazał miejscowych aktywistów komunistycznych, no najzwyczajniej w świecie zapewne po jakimś czasie, o czym świadczy ta relacja, zgładzili tego człowieka. Więc wydawałoby się, szanowni państwo, że akcja w Szpakach przebiegła w sposób całkowicie poprawny, czyli wyłuskano komunistyczną agenturę, osoby zostały te zlikwidowane, spalono część zabudowań, tak? Nie ma niewinnych ofiar. Oddział wychodzi ze Szpaków, szanowni państwo, i dostaje się do końcowizny lub też jeden z plutonów Leszka. Tu mamy pewność, że jest na pewno przy nim Bury i Rekin. Wchodzą do końcowizny. I co, proszę państwa, końcowizna również, jak wiemy, jest to wieś uzbrojona, otwiera ogień do nadchodzących partyzantów. Bury nie podejmuje próby takiego bezwzględnego szturmu, to nazwijmy na tą wieś, czy też wkroczenia do niej, do całej wsi. Podchodzi pod wieś, podpala część zabudowań i wycofuje się. Żołnierze nie prowadzą celnego ognia do ludzi ratujących dobytek, nie ma tam żadnej ofiary. Czyli widzimy, że te dwie akcje, Szpaki i końcowizna, wskazują nam, że Bury nie dążył do strzelania do osób niewinnych. Bo widzimy, w Szpakach eliminuje się dorosłych mężczyzn, tych sześciu osobników współpracujących z reżimem komunistycznym. Mamy pewne wątpliwości co do gwałtu, o tym sobie już powiedzieliśmy. Ale gdyby nawet to było, to poza wiedzą dowództwa, i dochodzimy do końcowizny, gdzie nikt nie ginie. Do tragedii dochodzi, proszę państwa, i tu rzeczywiście możemy mówić o tym, że podziemie, że oddział podziemia niepodległościowego no, dokonał czynów niegodnych. Otóż maszerujący na Zanie oddział podporucznika Bitnego zostaje ostrzelany. Wchodzi do wsi, dosyć szybko przełamuje białoruski opór miejscowych bojówkarzy. Przystępuje do wyłuskiwania agentury komunistycznej. Oświadczy o tym, że część osób była legitymowana, więc wyszukiwano te osoby przeznaczone do likwidacji. Jednak niestety do osób przebywających w tej wsi, również kobiet i niestety dzieci, żołnierze z pododdziału podporucznika Bitnego otworzyli oddział. No mniej więcej możemy też szacować, że we wsi zginęły 24 osoby, z tym ponad połowę stanowią kobiety i dzieci. Więc tutaj bezwzględnie wydaje się, że porucznik Bitny przekroczył swoje uprawnienia. I tu trzeba sobie powiedzieć, wydaje się, że Bury nie do końca rozpoznał cechy tego człowieka. Bury dołącza do oddziału 15 stycznia 1946 roku, tak? Mówimy o wydarzeniach rozgrywających się 2 lutego, czyli to są raptem 2 tygodnie, więc ma 2 tygodnie, żeby poznać tego człowieka. I wszystko pozornie wygląda dobrze. Przedwojenny oficer oznaczony Krzyżem Walecznych, przedwojenny podoficer oznaczony Krzyżem Walecznych za bitwę pod Bodakami w maju 1945 roku. Doświadczony partyzant, lubiany przez swoich podkomendnych. Ale jednak pewne cechy powodowały, że nie był osobą odpowiednią. I przez pewien czas jego dowódcą był podporucznik August Dobrowolski Kruk.
weteran 6. Wileńskiej Brygady z okresu wileńskiego, przebił się na Białostoczyznę po rozbrojeniu Brygad Wileńskich, tak, w lipcu 1944 roku i tutaj nawiązał kontakt z strukturami NZW i Bielskimi i był w oddziale. Później dowodził tym oddziałem po śmierci Orłowskiego i on zapamiętał, opisał, zostawił charakterystykę podporucznika Bitnego, która brzmi w następujący sposób. Budziłby moją niewątpliwą sympatię, gdyby nie to, że zabijanie na zimno nie stanowiło żadnego problemu. To on zazwyczaj wykonywał wyroki ferowane przez władze NZW albo przez Orłowskiego. Robi to beznamiętnie, nie przejmując się tym, że strzałem w głowę wyprawia człowieka na tamten świat. Raz w czasie Wielkiego Postu zastałem go na kwaterze z książeczką do nabożeństwa w ręku w otoczeniu kilku starszych kobiet śpiewającego gorzkie żale czy też inną pieśń pokutną. Robił to z przekonaniem, jak na dobrego chrześcijanina przystało, albo może uległ jedynie chłopskiej tradycji. A więc jaki był Bitny? Czy był cynikiem i sadystą? A może jedynie osobnikiem całkowicie pozbawionym elementarnej wrażliwości? A może fanatykiem gotowym na wszystko w walce z komuną? Nie byłem w stanie rozstrzygnąć tego dylematu. My też, proszę Państwa, nie rozstrzygniemy tego dylematu, ale widzimy, że posiadał pewne bezkompromisowość. Zresztą podkreślmy, ta bezkompromisowość nie dotyczyła tylko i wyłącznie Białorusinów. Bitny jeszcze w 1945 roku doprowadził, czy też był jednym z elementów konfliktu rozgrywającego się pomiędzy podziemiem narodowym a podziemiem poakowskim. W wyniku jego działań niestety polała się krew, zginęli ujawniający się, czy też korzystający z amnestii w tak zwanej akcji Radosława żołnierze, bodajże dwóch, tak, panie doktorze, a nawet więcej żołnierzy zostało przez niego zabitych, więc był bezkompromisowy nie tylko w stosunku do Białorusinów, ale również bezkompromisowy i w stosunku do tych osób, które uznał, że zdradziły i nie kontynuują walki z komunizmem. I tu rzeczywiście w Zaniach doszło do tragedii, ale podkreślmy, schemat w dwóch wcześniejszych wioskach, w których był kapitan Bury, wskazuje, jakie były jego rozkazodawstwo. Zresztą po już... Przepraszam, przerwę, ale to w kontekście tego, co pan powiedział. Przejdźmy do bardzo konkretnego pytania, wydaje mi się. Mamy przedstawioną sekwencję zdarzeń, mamy przedstawione fakty, co się wydarzyło podczas działań brygady w powiecie Bierzpodlaskim. Jaka jest rzeczywista rola, odpowiedzialność i rozkazodawstwo właśnie kapitana Romualda Rajska? A więc rozkazodawstwo Burego wygląda na podstawie zrekonstruowanego materiału źródłowego, na podstawie materiału źródłowego, tak jak można je zrekonstruować. Wydaje rozkazy do wyłuskania likwidacji komunistycznej agentury, ukarania materialnego mieszkańców wsi. Nie ma najmniejszego powodu, najmniejszych przesłanek, aby sądzić, że strzelał do osób, że wydawał rozkazy do strzelania do osób cywilnych. Przeanalizujmy, no, Wólka Wygonowska, końcowizna, tu mamy pewność, że Bury jest, tam nie ma żadnych ofiar wśród osób przypadkowych. No trudno zakładać, że jeżeli w końcowiźnie, gdzie nadzoruje akcję bojową, był i nie przeprowadza tego typu działań, nie strzela się do osób postronnych, że wydawał rozkazy innym dowódcom. No cały schemat jasno dowodzi, że takich rozkazów nie wydawał. Czyli podkreślmy jeszcze raz, jego zamiarem było tylko i wyłącznie likwidacja osób związanych z systemem komunistycznym i ukaranie materialne mieszkańców wsi. Jest bodajże jedna relacja, która wskazuje, że kapitan Bury wydawał rozkazy do strzelania, ale jest to relacja Pliszki i w niej no, Pliszka będący w Prutonie Leszka twierdzi, że pacyfikował Zanie, co jest nieprawdziwe. Tych elementów podważających wiarygodność tych zeznań jest znacznie więcej. No to możemy powiedzieć śmiało, był fantasta. No on już twierdził, szanowni państwo, że już w 1944 roku był dowódcą plutonu w Brygadzie Szczerbca na Wileńszczyźnie. No, takiego człowieka nigdy tam nie było, nigdy tam nie służył. I w wielu obszarach jego relacja jest całkowicie nieprawdziwa, tak niewiarygodna. Zresztą sam Jerzy Kuła, który odebrał od Pliszki relację, stwierdził, że jest ona całkowicie niewiarygodna. Bezwartościowa, tak. Ujął to tak, że jest bezwartościowa. Proszę państwa, zbliżamy się do końca.
naszych rozważań. Chciałbym poprosić o krótkie podsumowanie. Nie wiem, czy uczyni to dr Krajewski, czy może pan mecenas, o krótkie podsumowanie tej naszej dyskusji i kilku takich przedstawników, może pan doktor, kilku wniosków zasadniczych, które płyną z badań i państwa tekstu, który ukazał się w opisie. Wydaje mi się, że z badań nas wszystkich, to znaczy z moich prac i mecenasa Wąsowskiego, z ustaleń pana Stapiuka, z ustaleń, które pan razem z doktorem Bechtą robił, panie doktorze, no, wynika, że przede wszystkim należy odrzucić tezę, że działania Brygady NZW dowodzonej przez Romualda Reissa miały charakter ludobójstwa lub czystki etnicznej. No przypomnijmy, ludobójstwo to jest zbrodnia przeciwko ludzkości obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych. Czyli to jest tak. A czystka etniczna to zbrodnia obejmująca deportacje, przymusowe masowe usuwanie, wypędzanie osób z ich domów, jawne naruszanie praw tych osób w celu przemieszczenia lub zniszczenia grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. No, przypomnijmy, że do dzisiaj trwa dyskusja, czy rzeź na Wołyniu i w Małopolsce można zdefiniować jako ludobójstwo. W grę wchodziła śmierć 100 kilkudziesięciu tysięcy ludzi zabitych z powodu przynależności do narodu polskiego i wyznawania religii rzymskokatolickiej. No, prokurator Olszewski z IPN-u nie miał wątpliwości w przypadku śmierci 70 ludzi. Sejm tworzył karkołomną konstrukcję, prawda, żeby tylko nie sklasyfikować wydarzeń wołyńskich jako ludobójstwa. Wielu ludzi ozdabiających ławy sejmowe miało wątpliwość, czy ta śmierć 100 kilkudziesięciu tysięcy ludzi to jest ludobójstwo. W śledztwie z 40, oczywiście ta ocena prokuratora Olszewskiego jest zupełnie nietrafna. Te działania, o których mówimy, nie odpowiadają przyjętej definicji ludobójstwa. W śledztwie z 1949 roku nie brano pod uwagę okoliczności, żeby Brygada Brułego podjęła działania w omawianych tych wioskach nie w celu zwalczania mniejszości białoruskiej, lecz w ramach prowadzonej przez jej żołnierzy walki z systemem komunistycznym. To po prostu był element dla śledczych niewygodny i niepotrzebny. I te założenia zostały potem mechanicznie powtórzone w dochodzeniu prowadzonym przez prokuratorów IPN-u. Aktualna pozostaje teza, oceniamy, sformułowana w artykule Bury a Białorusini, mówiąca, że ani mniejszość białoruska, ani wiara prawosławna nie stanowiły kryterium, które przesądziły o śmierci mieszkańców Zaleszan, Wólki Wyganowskiej, Zań, Szpaków i zabiciu tych tak zwanych furmanów. Powodem działania III Brygady NZW była walka z reżimem komunistycznym, a nie z Białorusinami czy też z prawosławnymi. No, niestety w Zaleszanach i Zaniach zginęły także kobiety i dzieci, co nie leżało w zamiarach Burego. Zginęli, ale nie na jego rozkaz. Nie kazał ich zabijać. No, w Zaleszanach tutaj nie dołożono staranności, żeby sprawdzić, czy podpalane zabudowania zostały przez wszystkich opuszczone. To rzeczywiście obciąża trzecią brygadę. O sprawie Zań przed chwilą mówił doktor Stapiuk. No, bitny nie miał rozkazu pacyfikowania wsi w taki sposób, w jaki to wykonał, zabijając także kobiety i dzieci. Ale tu muszę dodać, że tam zaistniała pewna dynamika. To wszystko dzieje się w nocy. To jest nieoświetlone. Nagle ci uczestnicy bojówki komunistycznej zaczynają strzelać. Opór zostaje bardzo szybko przełamany. Oni rzucają się do ucieczki. Ucieka też ludność. Oni z tą ludnością są przemieszani. Dochodzi do takiego elementu określanego jako szaleństwo akcji, szaleństwo walki. Oni się chowają wspólnie z tą ludnością w jakichś dawnych rowach po okopach, które biegną przez wioskę, przy wiosce. Wybucha stodoła z amunicją. Padają strzały, serie z broni, rzucane są granaty i giną niestety, oprócz tych bojówkarzy, giną też osoby, które w ogóle zginąć nie powinny. Ale nie tak to działanie miało być wykonane.
I ta dzisiejsza dyskusja pokazuje też, że nie można traktować wydarzeń z Zalesza, Wólki Wygonowskiej, Zań, Szpakach, Końcowizny oraz śmierci Furmanów pod Puchami Starymi jako jednego ciągu wydarzeń wynikających z zamiaru Burego i podjętych przez niego decyzji. Każda z zaistniałych sytuacji musi być rozpatrywana oddzielnie, tak jak staraliśmy się to zrobić. Proszę Państwa, tak dosłownie na zakończenie. W badaniu historii chodzi o ustalenie prawdy, o zbliżenie się do tej prawdy. Nawet gdy jakieś wydarzenie zostało już zaszufladkowane, można pokazać się w inny sposób, często nawet korzystając z tych samych materiałów. No, przykładem jest śmierć tak zwanych robotników z Chodakowa. Jeszcze w latach 90. autorytety z tytułami profesorskimi powtarzały schematy ukute w latach głębokiego komunizmu, ukute przez propagandę komunistyczną. No, mieli to być robotnicy, działacze społeczni, bezbronni, okrutnie zamordowani, zarąbani siekierami przez reakcyjną bandę. No, szczegółowa analiza dostępnych materiałów doprowadziła do innego obrazu. Byli to starzy sowieccy współpracownicy, część jeszcze z Komunistycznej Partii Polski działającej na szkodę państwa polskiego, przewracającej państwo polskie. Ludzie oddelegowani do fałszowania wyborów w 1947 roku z papierami wystawionymi przez Urząd Bezpieczeństwa, wszyscy wyposażeni w broń. Nie zarąbani, a zastrzeleni przez partyzantów. Zostali pokaleczeni siekierami przez własnych kolegów z Urzędu Bezpieczeństwa, którzy wyrąbywali ich z zabarzniętej rzeki, w której ich ciała się znajdowały. No, zatem jednak warto pochylać się nad szczegółami i drążyć, żeby do tej prawdy się zbliżyć. I no, to dotyczy tak samo sprawy Burego. Niepowtarzanie pewnego zaszufladkowania sprawy sprzed wielu, wielu lat propagandowego, tylko szczegółowe pochylenie się nad dokumentacją dostępną, pochylenie się nad szczegółami do tej prawdy nas zbliża. Dziękuję. Oddam jeszcze głos mecenasowi, który będzie też chciał dorzucić parę refleksji. Michał już patrzy na mnie niecierpliwie. Ja chciałem tylko rzec tutaj, mam nadzieję, że doktor Muszyński będzie zadowolony, bo chcę powiedzieć, że planowaliśmy przedstawić Państwu jeszcze istotne wątki związane z zachowaniem się Burego w toku procesu, bo jak Państwo na pewno wiecie, jego obciążają w literaturze przedmiotu dwa poważne zarzuty. Czyli po pierwsze, że wydał swojego zastępcę Kazimierza Chmielowskiego Rekina i po drugie, że wydał rodzinę Rekina. Tu chodzi przede wszystkim o ojca Rekina. Oba te zarzuty naszym zdaniem są nieprawdziwe. W tym artykule przedstawiamy naszym zdaniem bardzo dokładny wywód z powołaniem się na źródła, dlaczego te zarzuty są nieprawdziwe. No, mieliśmy Państwu o tym dzisiaj opowiedzieć, ale też rozumiemy, że wyporność Państwa jest już napięta do granic możliwości. No, po prostu te wątki dotyczące wydarzeń ze stycznia, lutego 1946 roku chcieliśmy przedstawić możliwie szczegółowo, a to niestety kosztuje czas. Także zachęcam do lektury Glaukopisu każdego, kto jest zainteresowany, żeby dowiedzieć się właśnie w tych wątkach dotyczących rzekomej zdrady Rekina i wydania ojca Rekina przez Burego. No właśnie ta okoliczność, że ta rzekoma zdrada Burego, ta zaoferowana współpraca, która była wyłącznie grą, która miała pozwolić na wydostanie się z tej matki, to jest jeszcze rzecz, która przemawia na korzyść Burego, bo on podejmując tą grę dotyczącą tej rzekomej współpracy, jeszcze próbował w ten sposób wyciągnąć właśnie swojego zastępcę Kazimierza Chmielowskiego. Podejmując rozmowy z resortem, mówił, dajcie mi jeszcze Chmielowskiego, on będzie tutaj bardzo, bardzo użyteczny. Więc to, co Kułak, Zychowicz i inni tacy pisaciele próbowali przekuć na niekorzyść, żeby pogrążyć Burego, w gruncie rzeczy przemawia na jego korzyść. Jest taką okolicznością stawiającą go w bardziej pozytywnym świetle. A to przepraszam, to zwracam honor panu Kułakowi. To jest samodzielna myśl pana Zychowicza. Tylko tyle, że faktycznie po lekturze tego wspaniałego tekstu w Glaukopisie to kwestia zarówno tej rzekomej współpracy kapitana Burego pod oferty współpracy z UB jest zupełnie obalona się z de faktów.
a także kwestia jeszcze bardziej, wydawałoby się, bulwersująca, która pojawiła się u Piotra Zychowicza, czyli wydania rekina, doprowadzenia do wydania rekina, do aresztowania rekina Kazimierza Chmielowskiego, a przede wszystkim także jego ojca. Upowiadam tutaj, bo zachęcam do lektury, bo tutaj ta sprawa nie pozostawia żadnych złudzeń. Proszę Państwa, nim oddam Państwu głos, jeszcze jedna krótka kwestia, ale bardzo istotna. Miał być z nami dzisiaj tutaj na sali pan Romuald Rajs, syn kapitana Burego. Niestety z powodów zdrowotnych dziś w godzinach wczesnych poinformował, że nie przyjedzie z Bydgoszczy do nas. Bardzo nad tym bolewał, bardzo chciał tu być, ale przesłał pocztą elektroniczną, przesłał list, który prosił o to, byśmy co odczytali. Proszę jeszcze o minutę, ja odczytam ten list, a potem oddam Państwu głos. Szanowni Państwo, z wielkim żalem, z powodów zdrowotnych, nie mogę uczestniczyć w dzisiejszej debacie. Pragnę jednak, chociaż tym listem, wyrazić moje najserdeczniejsze podziękowanie panom doktorowi Kazimierzowi Krajewskiemu i mecenasowi Grzegorzowi Wąsowskiemu, autorom dwóch publikacji zamieszczonych w 33 i w 36 numerach Rokopisu, dotyczących mojego świętej pamięci ojca kapitana Romualda Rajsa Burego i stanowiących, jak myślę, kanwę dzisiejszej dyskusji. Już dzisiaj jak najserdeczniej dziękuję panu Michałowi Ostapiukowi za ogromną pracę włożoną w zebranie materiałów, napisanie i przygotowanie do publikacji monografii kapitana Romualda Rajsa Burego. Cieszę się, że za kilka dni będzie ona wydana przez IPN. Wspomniane publikacje mają nie tylko dla mnie szczególne znaczenie i wielką historyczną wartość. Przywracają bowiem prawdę o działalności mojego świętej pamięci ojca. Tak wiele ukazało się kłamliwych bądź pisanych bez znajomości zagadnienia publikacji. Przez wiele lat musiałem znosić kłamstwa hańbiące jego dobre imię. Pracując na uczelni, niejednokrotnie, zwłaszcza po pojawieniu się jakiegoś artykułu o moim ojcu, czułem pytający wzrok studentów i współpracowników. Zapewne zadawali sobie pytanie, a czasem je wprost artykułowali. Czy to prawda, co pisze o pan ojcu? Broni pan ojca, rozumiemy. Gazeta Wyborcza może kłamie, ale przecież te informacje ukazują się także w czasopismach prawicowych. 3 lata temu mój znakomicie uczący się wnuk, któremu w liceum z powodu dziadka Burego dokuczali koledzy, zmienił liceum. To są dla nas wszystkich bardzo trudne doświadczenia. Szanowni Państwo, często zadają sobie pytania, dlaczego spośród wielu żołnierzy wyklętych mój świętej pamięci ojciec jest szczególnie podwójnie wyklęty? Dlaczego niektórzy, mieniący się historykami, kłamią? Dlaczego film pani Ewy Szekalickiej, nagrodzony 1,5 roku temu na festiwalu NNW w Gdyni, 3 nagrodami, nadal leży na półce w Telewizji Polskiej? Dlaczego nadal na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej utrzymywana jest opinia prokuratora Olszewskiego bez choćby wzmianki o postanowieniu Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 1995 roku uchylającym w całości wyrok WRS z roku 1949? Skutkiem tego pojawiają się w niektórych artykułach takie sformułowania jak IPN stwierdził, IPN wydał, IPN wydał wyrok. Szanowni Państwo, istnieje zatem pytanie, czy istniejącą od 15 lat na stronie internetowej IPN opinię prokuratora dotyczącą podjętego wobec mojego ojca śledztwa należy utożsamiać ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej? W moim przekonaniu nie. Ta opinia prokuratora stoi w jaskrawej sprzeczności z ustaleniami dotyczącymi działalności kapitana Burego opublikowanymi przez doktora Kazimierza Krajewskiego i mecenasa Grzegorza Wąsowskiego oraz zawartych w znanej mi już monografii Michała Ostapiuka. Jestem głęboko przekonany, że kierownictwo IPN, instytucji powołanej do przywracania pamięci i prawdy historycznej polskiego narodu, instytucji z uznanym autorytetem, zechce podjąć stanowcze, stosowne decyzje i zmieni istniejący stan w zakresie prezentowanej informacji dotyczącej mojego świętej pamięci ojca, o co jako syn kapitana Burego bardzo proszę. Jestem głęboko wdzięczny panu doktorowi Wojciechowi Muszyńskiemu, redaktorowi naczelnemu Rokopisu, za zamieszczenie na łamach swego czasopisma artykułów o moim świętej pamięci ojcu. Łączę wyrazy należnego szacunku i serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych na spotkaniu.
Romuald Dajs, Bydgoszcz, 20 lutego 2019 roku. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę o zadawanie pytań. Mam jedną kwestię techniczną. Proszę, abyśmy, myślę, że nikt z Państwa nie będzie miał takich pomysłów, ale gdyby one były, aby nie wydawać oświadczeń ideowych, historycznych, a po prostu zadawać pytania, myślę, że 30 do 40 sekund na zadanie pytania w zupełności wystarczy. Zapraszam do dyskusji. Brak odważny. Albo jak słusznie podpowiada mi doktor Krajewski, temat został już 100% wyczerpany. Właściwie nie ma żadnych pytań. Tak, widzę, że pan się zgłosił. Mam jedno pytanie. Jak doszło do zatrzymania kapitana Rajsa i czy prawdą jest, że człowiek o pseudonimie Bohdan przyczynił się do zatrzymania kapitana Rajsa? Rzeczywiście wiele wskazuje na to, iż osobą, która przyczyniła się do aresztowania kapitana Rajsa, był jego łącznik, człowiek Józef Surowiak, posługujący się pseudonimem Bohdan. Człowiek niewątpliwie dzielny, zasłużony w walkach 3. Brygady na Wileńszczyźnie. Później wywieziony do Koługi, wrócił w 1946 roku, nawiązał z Rajsem kontakt. No i okazywał mu daleko idącą pomoc. Zresztą był to jeden z ulubionych żołnierzy Burego, można powiedzieć taki nawet jak to koledzy z brygady Bohdana, którzy go pamiętali, no mówili nawet o nim pupilek Burego. Człowiek ten w wyniku różnego splotu okoliczności, dosyć ciekawej i dobrze przeprowadzonej gry agenturalnej z inną łączniczką kapitana Rajsa, Janiną Cudzik-Kijowską, został namierzony przez UB i aresztowany. I rzeczywiście on po mniej więcej 24 godzin przesłuchań ujawnił miejsce pobytu kapitana Rajsa, tak adres jego domu, adres pralni, którą w tym czasie prowadził. Oficer MBP, major Jan Fotek, udał się, aby Burego aresztować. No, ta pierwsza próba podjęta 15 listopada 1948 roku nie powiodła się. Bury zdołał uciec. Uciekł do Jeleniej Góry, do swego znajomego, znaczy do ojca Włodka Jurosława Wiarusa. I tam postanowił ostrzec Surowiaka, że jest aresztowany, że jest poszukiwany. Drugi telegram wysłał do rodziny, a jeden z telegramów poszedł do Surowiaka. Surowiak niestety wydaje się, że również powiedział o tym fakcie, że Rajs na pewno będzie z nim poszukiwał kontaktu. Z tego też względu koordynujący akcję major Jan Fotek w odpowiednim urzędzie pocztowym wystawił funkcjonariusza, który oczekiwał na telegram adresowany do Surowiaka. No, ten telegram został przejęty, no i w nocy z 16 na 17 listopada, dokładnie o 3 nad ranem 17 listopada kapitan Rajs został aresztowany. Ja może jeszcze w sprawie tego Bohdana chciałem dopowiedzieć, to już nie dotyczy samego aresztowania Burego, natomiast on wystąpił w takim filmie Agnieszki Arnold. Tak, no to jeżeli Państwo widzieliście ten film, to pewnie też pamiętacie, w jaki sposób Surowiak się wypowiadał na temat swojego dowódcy. No to moim zdaniem nie wystawiało mu dobrego świadectwa. Generalnie przedstawiał to w ten sposób, że on jakby nawiązał kontakt z Burym w zasadzie tylko z tego powodu, żeby wyciągnąć z oddziału Burego swojego kolegę, czyli Władysława Jurasowa Wiarusa. Tak? I jakby tę narrację tam dosyć mocno
mocno eksponował, że z tego powodu właśnie się spotykał z Burym, jeździł do oddziału i tak dalej, i tak dalej. No, gdy tymczasem w... Aha, i że Bury mu nie powiedział, że Wiarus zginął w bitwie pod Gajrowskimi 16 lutego 1946 roku. Gdy tymczasem jest zachowany donos agenta celowego o pseudonimie Sosna, on siedział w celi z Surowiakiem i w pierwszym donosie swoim zawarł taką informację, że właśnie Surowiak przekazał mu, że przy pierwszym spotkaniu z Burym w Białostockiem, przy pierwszej rozmowie Bury poinformował go, że Wiarus zginął w walce z NKWD pod Ełkiem dokładnie. Także to tak tytułem uzupełnienia. Ja mam jeszcze takie pytanko. Co się stało z pozostałymi członkami oddziału Rajsa? Czy jakiś kontakt utrzymywali, czy po prostu się porozjeżdżali? No, znaczna część z nich albo zginęła w walce, albo wpadła w ręce funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i albo została skazana na karę śmierci, albo na wieloletnie więzienia. No, ci ludzie byli, jeśli wyszli z tego, byli przez całe lata jeszcze obiektem zainteresowania, rozpracowywania przez bezpiekę. No cóż można powiedzieć, rekin skazany razem z nim na karę śmierci. Jurasow, Wiarus, Polek w walce. Z kadry dołuczeń nie ocalał praktycznie nikt. Kuroczkin, Leśny, skazany na karę śmierci. I tak można po kolei wymieniać. Nawet ci ostatni dowódcy patrolów, które tam jeszcze chodziły w Białostockim, oni też giną w kolejnych latach. Z kadry dowódczej praktycznie nie ostał się nikt. Tak, bo to mieliśmy w pewnym momencie cztery plutony, tak, Wiarusa, Stalowego, Bitnego i Leszka. No, oni wszyscy polegli w walce. Z takich funkcyjnych oddziałów, którzy no przeżyli, to jest to, o czym wcześniej mówimy, co naszli, Szczygieł i Gołąb. Tak, no, tak jest. Ci, którzy kupili życie, wydaje się, no, zeznaniami obciążającymi dowódcę. No to tylko dwóch. Reszta odsiadywała oczywiście. Wielu zginęło w walce. Później były wyroki. Ci, którzy nie zginęli, długoletnie wyroki, tak? Tak, ale część przeżyła. No i Jerzy Kułak w latach 90. Zajmujący się okręgiem białostockiego NZW zebrał wiele relacji, no, które są w pewien sposób no, dzisiaj niezwykle cenne, no bo już de facto nie ma żyjących żołnierzy, chyba wiem o jednym. Tak, jest jeden, którego obecny tu, z którym okazję miał rozmawiać obecny tu na sali pan Robert Radzik. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania do naszych prelegentów albo do mnie? Spoglądam na mojego szefa, na pana dyrektora i zastanawiam się, panie dyrektorze, czy pan chce jeszcze coś powiedzieć, czy mogę zameldować wykonanie zadania i kończyć nasze no, bardzo, bardzo ciekawe w mojej ocenie spotkanie. Kończyć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i zapraszam ponownie. Proszę zaglądać na naszą stronę facebookową Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Facebook oraz to, co już anonsowałem. Jutro po południu, myślę, będzie zapis naszej debaty, kanał YouTube Rakowiecka 37. No i oczywiście zapraszam do lektury Glaukopisu, który jest tutaj dostępny. Proszę zwracać się w tej sprawie do właśnie siedzącego przed chwilą obok mnie doktora Muszyńskiego. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Dobranoc.